Wir wollen uns ein wenig mit einem König in Juda beschäftigen, mit dem König Josia. Chcemy dzisiaj zajmować się życiem pewnego króla z Judy o imieniu Josiasz. Und wir lesen dazu für jetzt aus 2. Chronika 34. I przeczytamy z drugiej księgi Kronik 34 rozdział. 2. Chronika 34, die Verse 1 bis 7. Druga księga Kronik 34 rozdział, wiersze od 1 do 7. Jozjasz miał 8 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 31 lat w Jeruzalemie. Czynił on to, co prawe w oczach Pana. Kroczył drogami Dawida, swego praojca, nie odstępując od nich ani w prawo, ani w lewo. W 8 roku swego panowania, chociaż jeszcze był młody, zaczął szukać Boga Dawida, swego praojca, i w 12 roku zaczął oczyszczać Judę i Jeruzalem ze świątynek na wzgórzach, z aszer, z bałwanów i odlewanych posągów. W jego obecności burzono ołtarze Baalów. On kazał poutrącać znajdujące się nad nimi ołtarzyki kadzidlane, rozbijać aszery i bałwany i odlewane posągi, rozkruszyć namiał i rozrzucić na groby tych, którzy im składali ofiary. Kości kapłanów wyżynnych kazał spalić na ich ołtarzach i tak oczyścił Judę i Jeruzalem. W miastach Manasesytów, Efraimitów, Symeonitów i aż do ziemi Naftalitów, w ich ruinach wokoło. Kazał burzyć ołtarze, rozbijać aszery i kruszyć bałwany na miał, poutrącać ołtarzyki kadzidlane w całej ziemi izraelskiej, po czym powrócił do Jeruzalemu. Josia wurde König, als er 8 Jahre alt war. Josiasz stał się królem, gdy miał 8 lat. Vielleicht ist ja heute auch jemand hier, der 8 Jahre alt ist. Może i dzisiaj ktoś jest tutaj na sali obecny, który ma akurat 8 lat. Als Josia 16 Jahre alt war, traf er eine ganz bewusste Entscheidung. A gdy Josiasz miał 16 lat, to on podjął bardzo świadomą, zdecydowaną decyzję. Und vielleicht ist heute jemand hier, der ungefähr 16 Jahre alt ist. I może i dzisiaj jest na sali ktoś taki, który ma około 16 lat. Dann ist Josia ein Ansporn, eine Entscheidung zu treffen. To wtedy Josiasz może być i dla ciebie też i tą pobudką do podjęcia właściwej decyzji. Die nächste Station im Leben Josias ist in seinem Alter von 20 Jahren. Następnym punktem zwrotnym w życiu Josiasza to jest jego wiek 20 lat. Als er 20 Jahre alt war, fing er an, das Land vom Götzendienst zu reinigen. Bo gdy miał właśnie 20 lat, to rozpoczął oczyszczanie kraju izraelskiego od wszelkiego rodzaju objawów bałwochwalstwa. Und dann gibt's eine weitere Station, da ist er 26 Jahre alt. I jest jeszcze następny punkt w jego życiu, gdy miał 26 lat. Er bessert das Haus des Herrn aus und er feiert in Jerusalem das Passa. I w tym roku on zaczął obchodzić Paschę Pańską i również oczyścił też świątynię Pańską i zaczął ją poprawiać. Dann folgt eine Zeit von 13 Jahren, in der die Bibel uns nichts aus seinem Leben berichtet. Następnie nastaje 13 lat jego życia, o którym to okresie Biblia milczy, nie podaje nam niczego. Und schließlich im Alter von 39 Jahren stirbt Josia. I gdy miał 39 lat, Josiasz umiera. Es ist ein trauriges Ende eines sehr gottesfürchtigen Lebens. Okazało się, że był to bardzo smutny koniec życia, w którym on prowadził życie bogobojne. Und aus diesem Leben wollen wir für uns einiges lernen.
I właśnie z tego jego życia chcielibyśmy się dzisiaj niejednej rzeczy nauczyć dla nas samych. Zuerst gehen wir ungefähr 350 Jahre zurück. Najpierw musimy jeszcze wrócić około 350 lat do tyłu. Wir lesen einen Vers aus dem ersten Buch der Könige. I przeczytamy jeden wiersz z pierwszej księgi królewskiej. Erste Könige 13, Vers 1 und 2. Pierwsza księga królewska, 13 rozdział, pierwszy i drugi wiersz. Pierwsza królewska, 13 rozdział, pierwszy wiersz. A oto przyszedł z Judy do Betelu na rozkaz Pana mąż Boży, a Jeroboam stał właśnie przy ołtarzu, aby złożyć ofiarę z kadzidła. I zawołał na rozkaz Pana w stronę ołtarza. Ołtarzu, ołtarzu! Tak mówi Pan, oto w rodzie Dawida narodzi się syn imieniem Jozjasz. Ten zgładzi na tobie kapłanów wzgórz, którzy na tobie kadzą, i spali na tobie kości ludzkie. Als Salomo gestorben war, teilte sich das Volk Gottes in zwei Teile. Gdy zmarł Salomon, to lud Boży izraelski podzielił się na dwie części. Die beiden Stämme Juda und Benjamin blieben bei dem Haus Davids. Dwa pokolenia, Judy i Benjamina, oni pozostali wierni domowi Dawidowemu. Und Rehabeam war König über diese beiden Stämme. I nad tymi dwoma pokoleniami zaczął królować Rehabeam. Zehn Stämme wandten sich ab vom Haus Davids und Jerobeam wurde ihr König. 10 pokoleń odwróciło się od domu Dawidowego i nad nimi zaczął panować Jeroboam. Und das erste, was Jerobeam tut, ist, dass er zwei goldene Kälber macht. I pierwszą rzecz, którą uczynił Jeroboam, to było właśnie rozpoczęcie bałwochwalstwa w postaci dwóch złotych cielców. Er stellt eins auf in Bethel und eins in Dan. I jednego postawił w Betelu, a drugiego w Dan. Und er errichtet da zwei Zentren eines Götzendienstes. I tym samym ustanowił dwa centra bałwochwalstwa w Izraelu. Er möchte nicht, dass diese Israeliten nach Jerusalem gehen, um dort Gott zu dienen. Jego celem było właśnie przeszkodzenie wszystkim Izraelczykom, tym 10 pokoleniom, aby nie chodzili do świątyni, do Jerozolimy. Er hat Angst, dass er dann den Einfluss über diese 10 Stämme verliert. Bo po prostu obawiał się, że będzie tracił pomału wpływ na te 10 pokoleń izraelskich. Und so führt er diese Religion, diesen Götzendienst ein, um das Volk damit an sich zu binden. I w tym celu on właśnie ustanowił tą religię bałwochwalczą, aby tym samym właśnie związać ten naród izraelski ze samym sobą. Wir machen direkt eine Anwendung für uns. I teraz od razu zastosujmy to zdarzenie dla nas samych. Alles, was Menschen aufrichten oder organisieren oder einführen, was nicht zu Christus führt. Wszystko, co ludzie urządzają, organizują, czy coś założą, a to nie prowadzi do Chrystusa. Das führt zu Menschen und führt weg von Christus. To takie twory będą prowadziły w kierunku człowieka i oddalały od Chrystusa. Jerobeam baut in Bethel auch einen altar. Jerobeam również też i zbudował w Betelu ołtarz. Und dann opfert er auf diesem altar. I zaczął składać ofiary na tym ołtarzu. Und dann schickt Gott einen jungen Propheten. I wtedy zdarzyło się, że Bóg posłał do niego młodego proroka. Und dieser junge Prophet spricht genau die Worte, die wir gerade gelesen haben. I właśnie ten młody prorok wypowiedział do niego te wszystkie słowa, które teraz przed chwileczką przeczytaliśmy. Und ungefähr 350 Jahre bevor Josia geboren wurde, kündigt er ihn schon an. I około 350 lat wcześniej, zanim Jozjasz się narodził,
to on swoim proroctwem zapowiedział powstanie takiego męża. Ein Sohn aus dem Haus Davids wird geboren. I powiedział, że narodzi się syn w domu Dawida. Und wird sogar angekündigt mit Namen. Josia wird sein Name sein. I nawet jeszcze wymienił dokładnie jego imię, mówiąc, że będzie nazywał się Jozjasz. Und wird diesen Altar in Bethel, diesen götzendienerischen Altar, zerstören. I to on zburzy ten bałwochwalczy ołtarz, który został postawiony w Betelu. Die Zeit geht ins Land. Die Zeit geht weiter. Czas zaczął po prostu przemijać. Jahrzehnte und Jahrhunderte vergehen. Mijało dziesiątki lat, mijały setki lat. Die zehn Stämme, die bleiben im Götzendienst. 10 pokoleń izraelskich dalej trwało w bałwochwalstwie. Und eines Tages kommt die Zeit, wo Gott sie wegführen muss in die assyrische Gefangenschaft. I trwało to aż do momentu, w którym Bóg musiał ich uprowadzić do niewoli asyryjskiej. Noch immer ist Josia nicht geboren. I dalej jeszcze nie narodził się Jozjasz. In Juda regiert der König Hiskia. W Judzie panował król Hiskiasz. Und in seiner Zeit werden die zehn Stämme weggeführt in die Gefangenschaft. I to za czasów jego panowania 10 pokoleń izraelskich zostało uprowadzonych do niewoli. Hiskia war der Urgroßvater dieses Josia. A Hiskiasz był pradziadkiem tego Jozjasza. Er war ein gottesfürchtiger König. On też był bogobojnym królem. Er öffnete die Türen des Hauses des Herrn wieder. To on otworzył ponownie wrota domu Bożego. Er hat manche Glaubensprüfung bestanden. I on przeszedł w swoim życiu niejedną próbę wiary. Und dann wird er krank. I potem zachorował. Der Prophet Jesaja sagt ihm, dass er sterben werde. Przyszedł do niego prorok Izajasz i przepowiedział mu, że umrze. Hiskia betet und der Herr erhört ihn. Hiskiasz zaczął płakać i modlić się i Pan go wysłuchał. Er schenkt ihm weitere 15 Lebensjahre. I Pan podarował mu jeszcze następnych 15 lat życia. Aber in diesen 15 Lebensjahren ist Josia nicht so gottesfürchtig wie er. Hiskia nicht so gottesfürchtig wie er vorher war. Danke. Ale w tych 15 latach Hiskiasz niestety nie pozostał już tak bogobojnym jak w poprzednim okresie swojego życia. In diesen 15 Jahren bekommt Hiskia einen Sohn. I w tych 15 latach narodził się Hiskiaszowi syn. Und als Hiskia schließlich stirbt, ist dieser Sohn 12 Jahre alt. I gdy Hiskiasz umierał, to ten syn był właśnie w wieku 12 lat. Und dieser Sohn Hiskias, Manasse, wird König in Juda. I ten syn Hiskiasza o imieniu Manasse objął panowanie królewskie w Judzie. Er ist der böseste König, den Juda gehabt hat. I okazało się, że stał się najgorszym królem, jakiegokolwiek kiedykolwiek w historii Juda posiadał. Er führt schrecklichen Götzendienst ein. On wprowadził do Judy przerażające bałwochwalstwo. Er opfert seine eigenen Kinder den Götzen. Nawet i swoje własne dzieci ofiarował bałwanom. Und dann lässt der Herr ihn auch von dem König von Assyrien gefangen wegführen. I to Pan sprawił, że też i on został uprowadzony przez króla asyryjskiego do niewoli. In diesem Moment trifft Manasse eine Entscheidung. I w tym momencie właśnie Manasses podejmuje decyzję życiową. Er fleht zu dem Herrn. Zaczął błagać Pana. Und der Herr erhört ihn. I Pan go wysłuchał. Manasse erlebt die ganze Gnade Gottes. Manasses doświadczył w życiu ogrom łaski Bożej. Er wird freigelassen und er kehrt nach Jerusalem zurück. Został wypuszczony z niewoli i pozwolono mu wrócić z powrotem do Jerozolimy. Und da erkennt Manasse, dass der Herr wirklich Gott ist. I wtedy Manasses rzeczywiście poznał, że Bogiem jest tylko i wyłącznie Pan. Ab diesem Moment dient Manasse dem Herrn. I od tego momentu Manasses zaczął służyć Panu. Er ist wirklich ein Beispiel der Gnade Gottes. On rzeczywiście jest obrazem, przykładem na ogrom łaski Bożej.
Manasse regiert insgesamt 55 Jahre. Manasses w sumie panował w Judzie 55 lat. Und als er stirbt, wird sein Sohn Amon König. I gdy on umarł, to królestwo obejmuje jego syn Amon. Amon hat leider nichts aus der Geschichte seines Vaters gelernt. Niestety Amon nie nauczył się niczego z historii życia swojego ojca. Er richtet die Götzenbilder wieder auf, die Manasse weggetan hatte. On znowu wprowadził wszystkie bałwany, jakie Manasses poprzednio usunął. Er regiert insgesamt zwei Jahre. On tylko panował dwa lata. Und dann machen seine Knechte eine Verschwörung und töten ihn. I wtedy powstało sprzysiężenie pośród jego sług i ci słudzy zabili go. Und das ist jetzt ein ganz spannender Augenblick in der Geschichte dieser beiden Stämme Juda und Benjamin. I teraz nastaje moment takiego wielkiego napięcia w tych dwóch pokoleniach Judy i Benjamina. In Israel war es so geschehen, dass auch mal eine Verschwörung gemacht wurde. W Izraelu też tak było, że powstało sprzysiężenie. Und dann war das ganze Königsgeschlecht ausgerottet worden. I kiedyś właśnie z powodu takiego sprzysiężenia całe pokolenie królewskie zostało zgładzone. Und ein ganz anderer war König geworden. I ktoś całkiem inny, niepochodzący z rodu królewskiego, stał się królem. Würden die Knechte von Amon das jetzt auch tun? Czy teraz ci słudzy tego Amona, którzy go pozbawili życia, też tak uczynią i obejmą panowanie? Würden sie die ganze Königsfamilie töten? Czy oni mają zamiar zabić całą rodzinę królewską? Was würde dann mit der Verheißung Gottes geschehen, der gesagt hatte, ein Sohn Davids wird König sein? Co wtedy by stało się z całą obietnicą Bożą, który przyrzekł, że nie zabraknie króla w domu Dawida? Kann es sein, dass Menschen diese Verheißung Gottes durchkreuzen? Czy tak może w ogóle się stać, żeby było to możliwe, żeby ludzie pokrzyżowali plany, obietnice Boże? Nein, das kann nicht sein. Nie, tak nie może się stać. Gott sorgt dafür, dass nicht die ganze Familie ausgerottet wird. Bóg o to się właśnie postara, że nie będzie zabita cała, zgładzona cała rodzina królewska. Und er benutzt dazu das Volk des Landes. I w tym celu użył nawet tego narodu z całego kraju. Das Volk des Landes erschlägt die, die den König Amon, die sich gegen den König Amon verschworen hatten. Bo powstało wzburzenie przeciwko tym sługom, którzy zabili króla Amona. Und so kommt es, dass Josia, der Sohn Amons, König wird. I tylko z tego powodu mógł właśnie objąć panowanie Jozjasz, ten syn Amona. Er ist noch ein kleiner Junge von 8 Jahren. A on w tym czasie był małym chłopcem, miał tylko 8 lat. Aber die Verheißung Gottes tritt ein. Ale urzeczywistniła się obietnica Boża. Und das nehmen wir auch jetzt mit, ganz praktisch für uns. I dlatego weźmy to teraz w dniu dzisiejszym ze sobą, abyśmy się z tego w naszym praktycznym życiu nauczyli. Das, was Gott verspricht, das hält er. To, co Bóg przyrzeka, on zawsze tego dotrzymuje. Gottes Verheißungen treten ein. I wszystkie Boże obietnice się spełniają. Auch wenn sie schon hunderte von Jahre alt sind. Nawet gdyby już one były wypowiedziane setki lat wcześniej. Amon war ein gottloser König. Amon był bezbożnym królem. Er hat vielleicht gar nicht von dieser Prophezeiung des Propheten aus 1. Könige 13 gewusst. On prawdopodobnie nawet nie wiedział o tym proroctwie z tej pierwszej księgi królewskiej. Aber Gott sorgt dafür, dass sein Wort eintrifft. Ale Bóg o to się już sam postarał, aby spełniło się jego słowo. Von Amon, von seinem Vater konnte Josia nicht viel lernen. Jozjasz nie mógł zbyt wiele dobrego nauczyć się od swojego ojca Amona. Aber 6 Jahre lang hat er seinen Großvater Manasse noch erlebt. Ale on w swoim życiu jeszcze przez 6 lat doświadczył, że żył jego dziadek Manasses. Wir wissen nicht, was Manasse ihm alles erzählt hat.
My nie wiemy, o czym wszystkim opowiadał mu jego dziadek Manases. Aber eins steht fest, Josia war ein gottesfürchtiger König. Ale jedno stało się pewne, że Josiasz jest człowiekiem czy chłopcem bogobojnym. Ich möchte jetzt mal zwei Verse lesen, einen aus dem Propheten Jesaja. I chciałbym teraz przeczytać dwa wiersze, jeden z księgi proroka Izajasza, aus Kapitel 3, z trzeciego rozdziału. Izajasza, trzeci rozdział, Jesaja 3, Vers 4, czwarty wiersz. Und ich werde Jünglinge zu ihren Fürsten machen und kleine Kinder sollen über sie herrschen. Izajasza 3, 4. I dam im chłopców na zwierzchników, a dzieciny będą nad nimi panować. Das, was Jesaja hier sagt, ist ein Gericht Gottes. To, co tutaj Izajasz wypowiada, to są słowa sądu Bożego. Eigentlich braucht ein Volk einen weisen Führer. Bo w zasadzie przecież naród potrzebuje mądrego przywódcę. Aber wenn kleine Kinder über das Volk herrschen, dann ist das ein Gericht Gottes. I gdy małe dzieci muszą panować nad ludem Bożym, to jest właśnie sytuacja wypełnienia się sądu Bożego. Aber jetzt lesen wir noch einen Vers aus dem Prediger dazu. Ale jeszcze możemy przeczytać z Kaznodziei Salomonowego jeden wiersz. Aus Kapitel 4, Vers 13. Księga Kaznodziei Salomona, czwarty rozdział, trzynasty wiersz. Besser ein armer und weiser Jüngling als ein alter und törichter König, der nicht mehr weiß, sich warnen zu lassen. Kaznodziei 4, 13. Ubogi, lecz mądry młodzieniec jest lepszy niż król stary i głupi, który już nie przyjmuje ostrzeżenia. Das ging in Josia in Erfüllung. To wypełniło się właśnie w przypadku Josiasza. Es war zum Segen für das Volk, dass es ein junger, gottesfürchtiger König war. To było właśnie w tym momencie błogosławieństwem dla tego narodu izraelskiego, że taki młody chłopiec, bogobojny chłopiec był do dyspozycji. Das war bei weitem besser als die gottlosen Könige, die vorher da gewesen waren. I okazał się on o wiele lepszym niż poprzedni panujący królowie, którzy byli bezbożni. So lernen wir wirklich etwas, dass eine Ansprache besonders für junge Leute ist. I tu rzeczywiście możemy zauważyć, że te wszystkie wypowiedzi naprawdę są wielką zachętą dla młodych ludzi. Auch junge Leute können zum Segen im Volk Gottes sein. Również i młodzi ludzie mogą być błogosławieństwem dla ludu Bożego. Wenn sie gottesfürchtig sind. Wtedy, gdy oni są bogobojni. Und wenn sie Gottes Wort und Willen tun wollen. Wtedy, gdy oni chcą wykonywać Słowo Boże i wolę Bożą. Dann können sie zum großen Segen im Volk Gottes sein. I wtedy mogą stać się wielkim błogosławieństwem dla ludu Bożego. Und so stellt Gott diesem Josia ein Zeugnis aus. I tu oglądamy, że Bóg wystawia temu Josiaszowi piękne świadectwo. Es ist ein Zeugnis in drei Punkten. Jest to świadectwo składające się z trzech punktów. Gott sagt, Josia tat, was recht war in den Augen des Herrn. Bóg powiedział o nim, że Josiasz czynił to, co prawe w oczach Pana. Und das ist ein Thema für uns heute. I to właśnie jest tematem dla nas dzisiaj. Es gibt viele, die wissen, was recht ist in den Augen des Herrn. Bo jest wielu takich, którzy wiedzą o tym, co w oczach Pana jest prawe, aber dobre. Die Frage ist, ob wir auch tun, was recht ist in den Augen des Herrn. Ale teraz powstaje pytanie, czy oni rzeczywiście to czynią, co jest dobre, prawe w oczach Bożych. Josia hat es wirklich getan. Czytamy tutaj, że Josiasz rzeczywiście to czyni. Der Herr Jesus hat in Matthäus 5 bis 7 viele wichtige Dinge gesagt. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza od 5 do 7 rozdziału wypowiedział wiele bardzo ważnych rzeczy. Viele haben ihm zugehört. I wielu ludzi go słuchało. Jetzt erzählt am Ende diese bekannte Geschichte von dem klugen und von dem törichten Mann. I na koniec opowiedział tą znaną historię o tym mądrym i o tym głupim mężu.
Der kluge Mann baut sein Haus auf den Felsen und als der Regen kommt, bleibt es stehen. Mądry człowiek zbudował swój dom, kopiąc głęboko i oparł go o skałę. Gdy spadły deszcze ulewne, ten dom się ostał. Der törichte Mann baut sein Haus auf den Sand und als der Regen kommt, fällt es ein. A ten głupi mąż zbudował swój dom na piasku, gdy spadły ulewne deszcze, jego dom się rozpadł. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Männern? Jakaż jest różnica pomiędzy tymi dwoma mężami? Was ist der Unterschied zwischen Klugheit und Torheit? Jaka jest różnica pomiędzy mądrością a głupotą? Was ist der Unterschied zwischen einem Haus, das stehen bleibt und einem Haus, das umfällt? Jaka jest różnica pomiędzy domem, który się ostoi, a domem, który się rozpadnie? Der Unterschied ist nicht, dass der eine hört und der andere nicht hört. Różnica nie jest w tym taka, że jeden słucha, a drugi nie słucha. Beide haben gehört. Nie, obydwaj ci mężowie słuchali. Aber der kluge Mann hat getan, was er gehört hat aus dem Mund des Herrn Jesus. Ale ten mądry mąż wykonał to, co on słyszał z ust Pana. Und der dumme, der hat gehört, aber er hat es nicht getan. A ten głupi, on wszystko słyszał z ust Pana, ale tego nie wykonał. Das war dieser kluge und einsichtsvolle Jüngling, dieser Josia. To był właśnie ten mądry i roztropny młodzieniec Jozjasz. Er hat getan, was recht war in den Augen des Herrn. Czytamy tutaj wyraźnie w drugim wierszu, czynił on to, co prawe w oczach Pana. Er hat auch nicht gefragt, was sagen die Menschen. On nawet o to nie pytał, a co powiedzą na to ludzie. Er hat nicht gefragt, was machen meine Nachbarn. Co on też nie pomyślał, a co powiedzą moi sąsiedzi? Er hat gefragt, was denkt der Herr? Nie, on zawsze pytał, co na ten temat myśli Pan. Was ist recht in seinen Augen? I co jest prawe w jego oczach? Wir denken an das, was man so in unserer Zeit schon mal sagt. My teraz pomyślmy sobie o tym wszystkim, co i w naszych czasach jest wypowiadane. Ja, das machen doch alle so. I jakże często się słyszy, ach, przecież to tak wszyscy robią. Aber das ist doch nicht der Maßstab. Ale przecież to nie jest dla nas wzorze do naśladowania. Der Maßstab ist das, was der Herr recht und unrecht findet. Wzorcem jest to, co tutaj Pan uznaje za dobro lub za zło, nieprawe lub prawe. Paulus schreibt, dass wir alle einmal vor dem Richterstuhl des Christus stehen werden. Paweł napisał w jednym miejscu, że wszyscy musimy stanąć kiedyś przed sędziowską stolicą Chrystusową. Und dann wird jeder für sich selbst Rechenschaft geben. I wtedy każdy z nas za siebie samego będzie musiał zdać sprawę. Dann fragt Gott dich, warum hast du das getan? Wtedy Bóg ciebie osobiście zapyta, dlaczego to uczyniłeś? Und dann wirst du nicht sagen, ja, das haben alle gemacht. Wtedy nie odpowiesz Bogu, ach, przecież to wszyscy tak robili, ja też. Oder, da hat mir einer Unrecht getan und deswegen habe ich so reagiert. Albo nie odpowiesz, ach, to przecież ktoś mi tak wielką krzywdę wyrządził i dlatego tak musiałem zareagować. Dann steht jeder von uns im Licht Gottes. Nie, tam każdy z nas będzie stał w tej światłości Bożej. Und wie gut ist es, wenn wir uns heute schon in dieses Licht stellen. I jakże to jest rzeczą dobrą, jeżeli już dzisiaj samego siebie świadomie postawimy w światłości Bożej. Wir wissen oft, was die anderen falsch machen. My bardzo dobrze często wiemy o tym, co inni robią źle. Aber wir stehen ganz persönlich im Licht Gottes. Ale my patrzmy na siebie samych, którzy powinniśmy stać w świetle Bożym. Und wir wollen tun, was recht ist in den Augen des Herrn. I chciejmy wykonywać to, co jest prawe w oczach Pana. Das zweite, was Gott über diesen jungen König sagt, drugą rzeczą, którą Bóg powiedział o tym młodym królu, to było to, er wandelte auf den Wegen seines Vaters David. Kroczył drogami ojca swojego Dawida. Das trifft auf diesen König Josia so zu, wie es auf keinen anderen König zutrifft. I to rzeczywiście zostało urzeczywistnione w życiu tego młodego Jozjasza
znacznie lepiej niż w życiu jakiegokolwiek innego króla. Es gibt noch andere Könige, bei denen Gott das so ähnlich sagt. Również byli inni królowie, którym Bóg wystawił podobne świadectwo. Zum Beispiel auch der Urgroßvater Josias, Hiskia. Na przykład dziadek, pradziadek tego Jozjasza, Hiskiasz. Und doch trifft es auf keinen vor ihm so zu wie auf ihn. Ale jednak w przypadku żadnego innego króla takie słowa nie padły z ust Bożych jak w przypadku Jozjasza. Warum kann ich das so sagen? Dlaczego mogę tak twierdzić? Wir schlagen mal 2. Könige 23 auf. I proponuję, abyśmy otworzyli drugą księgę królewską, 23 rozdział. 2. Könige 23, Vers 13. 13 wiersz. Druga księga królewska, 23 rozdział, 13 wiersz. Świątynki na wyżynach, które stały naprzeciw Jeruzalemu, na południe od góry Zatracenia, które Salomon, król izraelski, zbudował dla Aszery, ohydy Sydończyków, dla Kamosza, ohydy Moabitów, dla Milkoma, obrzydliwości Amonitów, król kazał zbezcześcić. Salomo hatte fremde Frauen genommen. Wiemy, że Salomon pojął obcoplemienne żony. Er war in seiner Familie falsche Verbindungen eingegangen. On w swojej rodzinie nawiązał bardzo złe powiązania. Und diese Frauen hatten sein Herz von dem Herrn abgewandt. Wszystkie te kobiety odwróciły, odciągnęły jego serce od Pana. Das war nicht die Schuld dieser Frauen. To wcale nie była wina tych kobiet. Das war die Schuld Salomos. To była wina Salomona. Er liebte diese Frauen mehr als den Herrn. Okazało się, że on bardziej miłował te żony niż Pana. Und dann baute er den Götzen dieser Frauen, dieser fremden Frauen, baute er Altäre und Höhen. To właśnie dla tych swoich żon wybudował te wszystkie świątynki na wyżynach. Und kein König vor Josia hatte sie abgeschafft. I żaden następny król, który żył od Salomona do Jozjasza, nie usunął wszystkich tych świątynek. Aber Josia tat es. Ale dopiero Jozjasz to uczynił. Und deswegen können wir sagen, er hat wie kein anderer wirklich auf den Wegen seines Vaters David gewandelt. I dlatego możemy śmiało powiedzieć, że jak nikt inny, on kroczył drogami swojego pradziada Dawida. David war der erste König in Israel nach den Gedanken Gottes. Bo Dawid był tym pierwszym królem w Izraelu, który był zgodny z myślami Bożymi. Er war der, den Gott ausgewählt hat. On był tym, którego wybrał na króla sam Bóg. Und in ihm hat Gott einen neuen Anfang gegeben. I to w nim Bóg darował w Izraelu nowy początek. Und David hat den Ort gefunden, den der Herr erwählt hatte, um seinen Namen da wohnen zu lassen. Dawid właśnie znalazł i wybrał to miejsce, w którym miało zamieszkać w świątyni imię Pana. Und so hat David den Plan für den Tempel gemacht. I Dawid sporządził plan, jak ma być wybudowana świątynia. Salomo hat ihn gebaut, aber David hat alles geplant. Salomon wprawdzie wybudował tą świątynię, ale wszystkie plany i wszystkie materiały do budowy zgromadził jego ojciec Dawid. Und zu dem, was David eingerichtet hat, ist Josia konsequent zurückgekehrt. I właśnie do tych wszystkich rzeczy, w których trwał jego ojciec Dawid, to wrócił konsekwentnie również Jozjasz. Was bedeutet das für uns? Co to dla nas wszystkich oznacza? Wir denken daran, dass Gott auch einmal einen neuen Anfang gemacht hat. My pomyślmy o tym, że Bóg kiedyś też właśnie uczynił nowy początek. Er hat einen Anfang gemacht in dem Herrn Jesus. On uczynił początek w Panu Jezusie. Es ist der Anfang des Christentums. On stał się początkiem chrześcijaństwa. Und Johannes schreibt uns, das was von Anfang war, das sollen wir festhalten und bewahren.
A Jan napisał znamienne słowa: to, co było od początku, tego się trzymajmy. To, co było prawdziwe. In der Geschichte des Christentums sind übertragen gesagt auch manche Höhen gebaut worden. I w całej historii chrześcijaństwa, tak w przenośni można powiedzieć, zostały właśnie wybudowane niejedne takie świątynki bałwochwalcze na wzgórzach. Aber wir wollen gerne das tun, was die ersten Christen getan haben. Ale my chcielibyśmy czynić to, co czynili pierwsi chrześcijanie. Wir haben es ja betrachtet auf der Konferenz in Katowice. Rozważaliśmy o tym też i na konferencji w Katowicach. Apostelgeschichte 2, Vers 42. I czytaliśmy Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, 42 wiersz. Auch daran erinnert uns dieses Zeugnis Gottes über Josia. O tym też nam właśnie przypomina to świadectwo Boże, jakie on wystawił Jozjaszowi. Eine dritte Sache, die Gott über diesen König sagt. I trzecią rzecz, jaką to Bóg powiedział w stosunku do tego króla, to jest: Josia wich weder zur rechten noch zur linken ab. Nie odstępując od nich, czyli od dróg Dawida, ani w prawo, ani w lewo. Wir lesen dazu noch einen Vers aus Sprüche 8. Do tego przeczytajmy jeden wiersz z Przypowieści z 8 rozdziału. Sprüche 8, Vers 20. 8 rozdział, 20 wiersz Przypowieści. Ich wandle auf dem Pfad der Gerechtigkeit mitten auf den Steigen des Rechts. Chodzę ścieżką sprawiedliwości, drogami prawa, albo tak jak jest w niemieckim napisane, po środku ścieżek prawa. Wir stehen in Gefahr, extrem zu werden. My zawsze jesteśmy w tym wielkim niebezpieczeństwie, że staniemy się ekstremistami. Extrem in die eine Richtung oder extrem in die andere Richtung. Ekstremalnie będziemy się odchylali w jednym albo w drugim kierunku. Wir stehen in Gefahr, gesetzlich zu werden. My znajdujemy się w wielkim niebezpieczeństwie, że staniemy się zakonnymi. Oder wir stehen in Gefahr, liberal zu werden. Albo znajdziemy się z drugiej strony w niebezpieczeństwie, że będziemy znowu liberalnymi. Wir stehen in Gefahr, die Dinge nicht mehr so genau zu nehmen. I będziemy w tym niebezpieczeństwie, że nie będziemy tych rzeczy Bożych dokładnie traktowali. Wir stehen in Gefahr, Dinge hinzuzufügen, die Gott nicht fordert. Ale też i jesteśmy w tym niebezpieczeństwie, że będziemy mogli dodawać do prawa Bożego rzeczy, których Bóg w ogóle nie zarządził. So sind wir Menschen. Tak, tego właśnie sobie życzy człowiek. Und da trifft uns dieses Wort über Josia. I dlatego jak bardzo nam tutaj to słowo Jozjasza powinno dotknąć głębinę serca, gdy czytamy, że on nie odstępował ani na jedną, ani na drugą stronę. Bo on rzeczywiście chodził po środku tej drogi, która się Bogu podobała. Wichtiger, guter Ansporn für uns. I to rzeczywiście staje się bardzo dobrą i ważną pobudką do działania dla nas. Jetzt kommen wir zur ersten Station in seinem Leben. I teraz możemy przejść do rozważenia tego pierwszego zdarzenia w jego życiu. Josia ist 16 Jahre alt. Gdy on miał 16 lat. Und im Alter von 16 Jahren macht Josia einen neuen Anfang. Tak, właśnie w tym 16 roku życia Jozjasz dokonał pewnego, czy wstąpił w pewien nowy początek. Die Bibel sagt extra, als er noch ein Knabe war. Biblia tutaj mówi jeszcze, podkreślając, gdy jeszcze był młodym chłopcem. Er traf diese Entscheidung in seiner Jugend. A więc tu widzimy, że on podjął tą decyzję w młodości. Und das spricht uns auch an. I to też do nas bardzo głęboko przemawia. Tu w tej sali są i tacy, którzy są właśnie w takiej fazie życiowej. Vielleicht hast du dich bekehrt als ein Kind. Może nawróciłeś się, będąc jeszcze dzieckiem.
als die Eltern dir von dem Herrn Jesus erzählt haben. Wtedy, gdy rodzice opowiadali ci o Panu Jezusie. Und wenn du es getan hast, dann ist das gut. I jeżeli rzeczywiście to szczerze zrobiłeś, to jest to dobrą rzeczą. Aber dann wirst du älter. Ale potem coraz to bardziej dorastasz. Du gehst in die Schule. Chodzisz do szkoły. Du lernst verschiedene Dinge kennen. I zaczynasz w życiu poznawać różnorodne nowe rzeczy. Und auf einmal stellst du fest, du musst eine Entscheidung treffen. I wśród tych nowych rzeczy nagle stwierdzasz, że muszę w swoim życiu podjąć decyzję. Es gibt so vieles, was attraktiv ist. Bo w tym życiu okazuje się tak wiele rzeczy, które jawią się bardzo atrakcyjne. Und du merkst, wie der Teufel versucht, deine Interessen, deine Energie in irgendeine Richtung zu lenken. I ty natychmiast to zauważysz w swoim sercu, że diabeł stara się twoje zainteresowanie skierować w niewłaściwym kierunku. Und du denkst an einen Vers, den der Herr Jesus sagt: Niemand kann zwei Herren dienen. I na pewno od razu przypomina ci się wiersz, który dobrze znasz z Biblii, gdzie jest napisane: Nikt nie może służyć dwom panom. Und du merkst, ich muss eine Entscheidung treffen. I w tym momencie zauważasz, że muszę podjąć w moim młodym życiu decyzję. Was ist mir in meinem Leben das Wichtigste? Co dla mnie jest w moim życiu rzeczą najważniejszą? Und Josia hat die richtige Entscheidung getroffen. I tu widzimy, że Jozjasz podjął tą najważniejszą decyzję w swoim życiu. Mein Leben soll ein Leben für den Gott meines Vaters sein. I powiedział, obrazowo mówiąc, moje życie niech będzie poświęcone życiu, w jakim żyli z Bogiem moi ojcowie. Aber dabei blieb es nicht. Ale przy tym nie tylko to pozostało, że podjął decyzję. Er fing an, den Gott seines Vaters David zu suchen. Bo czytamy, że on zaczął poszukiwać Boga swojego praojca Dawida. Aber dann lesen wir wenige verse später, a kilka wierszy dalej możemy przeczytać. Am Ende von Vers 8, pod koniec ósmego wiersza. Um das Haus des Herrn seines Gottes auszubessern. A żeby zajęli się naprawą świątyni Pana swego Boga. Josia fing an, diesen Gott zu suchen. Josias rozpoczął właśnie tą drogę poszukiwania Boga. Und kurze Zeit später heißt es sein Gott. I krótko później jest napisane, że to jest jego Bóg. Er hatte von diesem Gott sicher manches gehört. On o tym Bogu z całą pewnością niejedną rzecz słyszał w młodości. Vielleicht von seinem Großvater. Prawdopodobnie właśnie od swojego dziadka. Aber jetzt ging er, fand er eine ganz persönliche Beziehung zu diesem Gott. Ale teraz okazuje się, że on nawiązał osobistą łączność, społeczność z tym Bogiem. Eine Beziehung, die dadurch gekennzeichnet war, dass er diesen Gott kannte und dass er diesem Gott folgen wollte. To był taki związek jego z Bogiem, który świadczył o tym, że on tego Boga znał i że chciał go naśladować. Hast du diese Entscheidung getroffen? Czy i ty tego rodzaju decyzję podjąłeś? Das ist eine ganz wichtige Weichenstellung in unserem Leben. Okazuje się, że to ta decyzja jest bardzo ważnym przestawieniem zwrotnicy w naszym życiu. Es mag auch später im Leben noch mancher Punkt kommen, wo wir diese Entscheidung noch einmal bewusst erneuern müssen. Później w życiu może się okazać, że jeszcze niejednokrotnie będziesz musiał w świadomy, zdecydowany sposób tą zwrotnicę jeszcze raz potwierdzać, że już, że tak ma być, jak w młodości postanowiłeś. Aber Josia hat sie getroffen, als er 16 Jahre alt war. Ale czytamy tutaj, że Josiasz tą decyzję podjął, gdy miał 16 lat. Jetzt vergehen 4 Jahre und uns wird gar nichts weiteres von Josia berichtet. I mijają następne 4 lata, co do których nic nie jest napisane. Es ist so ähnlich wie bei den Jüngern in den Evangelien. Dokładnie tak też i działo się z uczniami w Ewangeliach. Der Herr Jesus wählte sich diese 12 Apostel aus. Pan Jezus wybrał sobie 12 apostołów. Und wofür?
I po co ich wybrał? Damit sie bei ihm seien. Aby byli z nim. Und damit er sie aussende. I po to, aby on mógł ich rozesłać. Und dann vergeht eine ganze Zeit. I potem mijał określony czas. Die Jünger folgen ihm. Uczniowie chodzili za nim. Die Jünger hören ihm zu. Uczniowie przysłuchiwali się mu. Die Jünger sehen, was er tut. Uczniowie widzieli, co on czynił. Und so lernen sie bei ihm. I uczyli się od niego. Und nach einer ganzen Zeit sendet er sie aus. I po określonym czasie on ich rozesłał. Wir lesen das im Markus Evangelium. Czytamy o tym w Ewangelii Marka. In Kapitel 3 wählt der Herr Jesus sie aus. W trzecim rozdziale czytamy o tym, jak Pan Jezus ich wybrał. Das ist Kapitel 3, Vers 13 und 14. Trzeci rozdział, 13 i 14 wiersz o tym mówią. Ewangelia Marka, trzeci rozdział, 13 i 14 wiersz. I wstąpił na górę i wezwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. I powołał ich 12, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii. Und dann dauert es, ich glaube, bis Kapitel 6. I zdaje się, aż do 6 rozdziału to trwa. Ja, Kapitel 6, Vers 7. I dopiero w 6 rozdziale, w 7 wierszu czytamy. Da ruft er sie und sendet sie aus. Czytamy, że wezwał tych 12 i począł ich wysyłać. Und noch ein Beispiel aus dem Galaterbrief. I jeszcze jeden przykład z listu do Galacjan. Aus Kapitel 2. Z 2 rozdziału. Da geht es um den Apostel Paulus. W tym rozdziale chodzi o apostoła Pawła. Er hatte sich bekehrt dort auf dem Weg nach Damaskus. On nawrócił się na tej drodze prowadzącej do Damaszku. Und dann lesen wir Galater 1. I czytamy w pierwszym rozdziale Galacjan. Galater 1, Vers 17 und 18. 17 i 18 wiersz. Pierwszy rozdział, 17-18 wiersz. Ani też nie udałem się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku. Potem, po 3 latach, poszedłem do Jerozolimy, aby się zapoznać z Kefasem i przebywałem u niego dni 15. Wir könnten sagen, das war doch eine verlorene Zeit. My może byśmy pomyśleli, ach, przecież jak wiele straconego czasu tu upłynęło. Hatte Paulus nicht schon genug gelernt bei Gamaliel? Czy Paweł niewystarczająco się już wszystkiego nauczył u boku swojego nauczyciela Gamaliela? Nein, bevor er ausgesandt wurde, sollte er erst in der Gegenwart des Herrn weiterlernen. Nie, zanim on miał być dalej przez Pana wysłany, to musiał uczyć się jeszcze określony czas przy boku swojego Pana. Und so ist es hier bei Josia. I tak też i działo się w życiu Jozjasza. Er fing an, den Gott seines Vaters zu suchen. Czytamy o tym, że on zaczął szukać tego Boga swojego praojca Dawida. Und erst 4 Jahre später fängt er an zu handeln. I czytamy w tej połowie trzeciego wiersza, a w 12 roku zaczął on dopiero działać. Bei uns wird es auch so sein, wenn wir Gott suchen und ihn kennenlernen wollen. Tak, i w naszym przypadku z pewnością tak będzie, gdy będziemy Boga poszukiwać i będziemy pragnęli, aby się od Niego uczyć. Dann werden wir die Dinge aus seiner Sicht sehen lernen. Wtedy będziemy się w Jego szkole uczyli poznawać albo widzieć wszystkie rzeczy w Jego świetle, albo jak gdyby Jego oczami. Dann werden wir eine Beurteilung der Dinge finden, die seiner Beurteilung entspricht. I wtedy będziemy potrafili tak ocenić wszystkie rzeczy wokoło nas, jak ocenia je Pan. Und das erfordert Zeit der Gemeinschaft mit dem Herrn. A to wszystko wymaga właśnie czasu społeczności z Panem. Und vielleicht ist das auch besonders eine Lektion für Jüngere. I może właśnie to być taka lekcja dla wszystkich, którzy są wśród nas młodsi. Wir wollen keinen Eifer von Jüngeren irgendwie wegnehmen. Nie ujmujmy tym młodym ich własnej pilności i gorliwości. Es ist ein wirklich hervorragendes Merkmal von jungen Leuten, dass sie Energie und Kraft haben.
To rzeczywiście jest wspaniała cecha wszystkich młodych ludzi, że mają energię i mają siłę. Und dass sie auch Mut haben, eine Sache anzupacken. I że na przykład mają odwagę, aby podjąć się pewnych rzeczy. Und diesen Mut und diesen Eifer, da wollen wir uns drüber freuen. I z powodu właśnie tej odwagi, tych młodych ludzi i tej ich gorliwości chciejmy zawsze się cieszyć. Und doch muss dieser Mut und dieser Eifer auch mit geistlicher Einsicht verbunden sein. Ale jednak zawsze ta odwaga i ta gorliwość powinna iść w parze z duchową roztropnością. Und dafür ist Gemeinschaft mit dem Herrn, Lesen seines Wortes, Gebet nötig. I w tym celu jest potrzebne pielęgnowanie społeczności z Panem, czytanie Jego słowa i trwanie w modlitwie. Und so startet Josia jetzt im Alter von 20 Jahren. I tak teraz oglądamy Jozjasza w jego starcie, gdy miał 20 lat. Er hat verstanden, wie Gott über den Götzendienst denkt. On z pewnością to zrozumiał, co Bóg myśli na temat bałwochwalstwa. Und jetzt fängt er an in seiner unmittelbaren Umgebung. I on rozpoczął działanie od najbliższego otoczenia. In Juda und in Jerusalem. Czytamy tutaj, że zaczął on działać w Judzie i w Jerozolimie. Und er reinigt das Land vom Götzendienst. I zaczął oczyszczać ten teren z bałwochwalstwa. So ist das auch in unserem Leben. Tak też i będzie się działo w naszym życiu. In unserer Umgebung lernen wir die Dinge zu sehen, wie Gott sie sieht. To właśnie my nauczymy się oglądać te rzeczy z naszego otoczenia w taki sposób, jak je widzi Bóg. Und dann wird Gott uns den Zeitpunkt zeigen, wann wir aktiv werden sollen. I wtedy Bóg na pewno nam pokaże ten punkt startowy, od którego mamy rozpocząć naszą aktywność. Noch einmal ein Beispiel aus dem Leben des Apostels Paulus. Jeszcze jeden przykład chcę przytoczyć z życia apostoła Pawła. Paulus war jetzt mit Barnabas zusammen in Antiochien. Paweł znajdował się z Barnabą w Antiochii. Da hatte der Herr sie hingestellt. Pan ich tam w tym polu misyjnym postawił. Und dort in ihrer Umgebung dienen sie dem Herrn und sie fasten. I tam w swoim otoczeniu służyli Panu i pościli. Das heißt, sie setzen wirklich ihre ganze Energie für die Sache des Herrn ein und dienen ihm. To znaczy, że oni całą swoją energię teraz zużywali dla służby dla Pana i wiernie mu służyli. Und dann ruft der Herr sie, i wtedy, um sie auszusenden. I wtedy Pan dopiero w tym momencie ich powołuje, aby posłać ich do innych okolic. Und er macht es auch den anderen Gläubigen in Antiochien deutlich. I on również też i wierzącym z innych okolic, na przykład z Antiochii, to dobitnie pokazał, und so legen sie ihnen die Hände auf und sie gehen. Że oni przybyli i położyli na nich swoje dłonie i też posłali ich od siebie. Noch ein anderes Beispiel. Jeszcze inny przykład możemy przytoczyć. In Apostelgeschichte 16 begegnet Paulus dem Timotheus. W Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale mamy opisane, że apostoł Paweł spotyka Tymoteusza. Dieser Timotheus hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in seiner Umgebung. Tymoteusz cieszył się dobrym świadectwem wszystkich braci w jego otoczeniu. Da wo er hingestellt war, diente er dem Herrn und das hatte man gesehen. Bo tam, gdzie on żył, to on służył Panu i to wszyscy wokoło widzieli. Und dann nimmt Paulus ihn mit. I dopiero wtedy mógł apostoł Paweł go wziąć ze sobą na podróż misyjną. Und er kann auch an anderen Orten zum Segen sein. I dopiero wtedy on mógł stać się w innych miejscach błogosławieństwem. So ist es auch hier bei Josia. I dokładnie tak samo też jest w przypadku tego Jozjasza. Er fängt an in Juda und in Jerusalem. On rozpoczyna swoją służbę w Judzie i Jerozolimie. Er tut diese Höhen weg. Usuwa wszystkie te świątynki na wzgórzach. Das waren verschiedene Stellen, wo man opferte. Było to wiele różnorodnych miejsc, na których składano ofiary. Es gab Zeiten, da opferte man dem Herrn auf diesen Höhen. Również były w Izraelu takie czasy, że na tych wzgórzach ofiarowano Panu.
Und es gab Zeiten, da opferte man den Götzen auf diesen Höhen. A później na tych samych wzgórzach ofiarowano też i bałwanom. Eigentlich wollte Gott das gar nicht. A przecież Bóg sobie ani jednego, ani drugiego nie życzył. In 5. Mose 12 können wir das nachlesen. W 5. Księdze Mojżeszowej, w 12. rozdziale możemy dokładnie o tym przeczytać. Da sagt Gott, dass die Völker Kanaans das so machen, auf jeder Höhe, unter jedem grünen Baum opfern sie. To Bóg już powiedział do Izraela, gdy udawał się do tej obiecanej ziemi, że wszystkie te narody w ziemi Kanaan ofiarują na każdym wzgórzu i pod każdym zielonym drzewem. Aber ihr sollt das nicht so machen, sagt Gott. Ale Bóg do nich powiedział, ale wy tak nie będziecie czynili. Ihr sollt den Ort auswählen, den ihr sollt zu dem Ort gehen, den ich auswähle. A tam Bóg powiedział do nich, wy będziecie chodzili do takiego miejsca, które ja sam osobiście wam wybiorę. Josia hat das verstanden. I okazuje się, że Jozjasz to zrozumiał. Er wusste, es gibt nur einen Ort, an dem man wirklich Gott wohlgefällig Opferdienst bringen kann. On wiedział, że jest tylko jedno miejsce, na którym można składać ofiary, w których Bóg znajdzie swoje upodobanie. Und so vernichtete er die Höhen. I to dlatego on zniszczył wszystkie te świątynki na wzgórzach. Er tat auch die Asherim weg. Usunął również też i wszystkie Aschery. Asherim, das waren Orte, wo man der Astoret opferte. Aschery to były takie miejsca, w których właśnie ofiarowano dla bogini Astaroth. Astaroth, das war die weibliche Hauptgöttin dieser Völker. Astaroth to była to było żeńskie bóstwo tych wszystkich narodów, które tam kiedyś w tych ziemiach mieszkały. Es war eine Fruchtbarkeitsgöttin. Była to bogini płodności. Und dieser Götzendienst der Astoret war oft mit Hurerei verbunden. I służenie tej bogini Astaroth było zawsze powiązane z uprawianiem przeteczeństwa. Er tat auch die Altäre des Baal weg. On również usunął też i ołtarze Baala. Der Baal war der männliche Hauptgott. Baal to był ten męski bożek tych ziem. Ganz oft stand neben einem Altar für den Baal eine solche Asherim. I bardzo często właśnie obok takiego ołtarza poświęconego Baalowi stał posąg Aschery. So wurde diesem männlichen und dieser weiblichen Gottheit geopfert. I jednocześnie zaczęto składać ofiary tym bożkom żeńskim i męskim. Man opferte auch der Sonne und den anderen Himmelskörpern. Bardzo często również i ofiarowano ofiary dla słońca i innych ciał niebiańskich. Das bedeutet, die Wärme und das Licht der Sonne, die wollte man haben. A to oznaczało, że człowiek oczywiście pragnął tej ciepłoty i światłości słońca. Aber den wahren Gott, der dahinter steht, den wollte man nicht ehren. Ale tego prawdziwego Boga, który przecież jest stwórcą tego słońca, tego w ogóle nie chciano uznać. Aber Josia tut diese Sonnensäulen weg. Ale Jozjasz usunął wszystkie te posągi poświęcone słońcu. Und in Vers 4 und Vers 5 staunen wir darüber, mit welcher Konsequenz er das weggetan hat. I czytając 4. i 5. wiersz, możemy się bardzo zdziwić, z jak wielką on konsekwencją to wszystko wykonywał. Was lernen wir für uns daraus? Czego my możemy się nauczyć z tych wierszy dla nas samych? Gibt es in unserem Leben vielleicht auch Götzendienst? Czy może i w naszym życiu nie pojawia się czasami bałwochwalstwo? Dass es da Dinge gibt, die uns wichtiger sind als der Herr Jesus? Bo pojawiają się w naszym życiu rzeczy, które są dla nas ważniejsze niż sam Pan Jezus. Was meinst du, was ist der größte Götze, den es heute gibt? Jak myślisz, jakim jest największy bożek, jaki w dzisiejszych czasach istnieje? Ich glaube, der größte Götze ist der Eigenwille. Ja myślę, że największym bożkiem, jaki w dzisiejszych czasach istnieje, to jest samowola. Wenn es mir nur um mich geht.
Wtedy właśnie, gdy mi tylko chodzi o samego siebie. Ich fühle mich in meiner Ehre gekränkt. To ja właśnie jakże często czuję się, że ujmują mi mojej własnej czci. Meine Position ist so wichtig. A przecież moja pozycja jest taka ważna. Ich habe doch etwas gesagt. Warum hört da keiner drauf? Ja przecież to już dawno powiedziałem. Dlaczego tego nikt nie słucha? Es geht um meine Ehre und nicht mehr um die Ehre des Herrn. I chodzi mi właśnie o moją własną cześć, a nie o cześć dla Pana. Das ist ein großer Götze. A to okazuje się jest wielkim bożkiem. Samuel muss es dem König Saul sagen. Samuel musiał powiedzieć do pierwszego króla Saula. Eigenwille ist wie Götzendienst. Samowola jest tak jak bałwochwalstwo. Wollen wir das wegtun aus unserem Leben, falls es sich eingeschlichen hat? Wollen wir es wegtun aus unserem Leben, falls es sich eingeschlichen hat? Chciejmy właśnie te rzeczy usunąć z naszego własnego życia, jeśli stwierdzimy w którymś momencie w naszym życiu, że coś takiego się wślizgnęło. Und jetzt geschieht etwas Interessantes in Vers 6. I dzieje się coś bardzo interesującego, o czym czytamy w szóstym wierszu. Josia geht weiter und er reinigt auch die Länder Israels. Josiasz posuwa się dalej i zaczyna oczyszczać również i pozostałe tereny całego kraju izraelskiego. Er geht in das Gebiet von Manasse und Ephraim. I posuwa się na tereny Manassesytów i Efraimitów. Das lag nördlich von Juda und Jerusalem. To są tereny, które są na północ od Judy i od Jerozolimy. Er geht in das Gebiet von Simeon, das lag südlich von Juda und Jerusalem. Posuwa się również na tereny Symeonitów, a te znajdowały się na południe od Jerozolimy. Und er geht sogar bis nach Naftali. I posuwa się aż do ziemi Naftalitów. Das ging bis oberhalb des Sees Genezareth, mehr als 200 Kilometer weit nach Norden. A to jest teren, który znajduje się ponad jeziorem Genezaret, patrząc na północ, czyli od Jerozolimy więcej niż 200 kilometrów. Diese 10 Stämme lebten ja längst nicht mehr da. Sie waren ja weggeführt von dem König von Assyrien. A przecież na tych terenach już nie żyły te pokolenia, 10 pokoleń izraelskich, bo od dawien dawna były już uprowadzone przez króla asyryjskiego w niewolę. Aber in den Trümmern riss er die Altäre der Götzen nieder. Ale on we wszystkich tych ruinach, tych miast niezamieszkanych, on zaczął właśnie niszczyć te ołtarze i świątynki na wzgórzach. Vielleicht fragt sich jemand, Josia, war das gut, dass du das gemacht hast? Może ktoś by się pytał, albo jego pytał, Jozjaszu, czy to jest dobre, to wszystko, co ty robisz? Die Antwort ist einfach. Odpowiedź jest bardzo prosta. Wir haben es ja gelesen in 1. Könige 13. My o tym czytaliśmy w pierwszej królewskiej 13 rozdział. Gott hatte es 350 Jahre vorher gesagt, dass Josia das tun würde. Bóg już to przepowiedział 350 lat wcześniej, zanim Jozjasz się narodził. Betel lag ja nicht in Juda. Betel lag ja nicht in Juda. Przecież Betel nie było na terenie pokolenia Judy. Aber dort sollte Josia den Altar niederreißen. Ale przecież ten ołtarz właśnie miał być w Betelu zburzony przez Jozjasza. Josia tat also wirklich das, was Gottes Wille war. A więc Jozjasz rzeczywiście wszystko wykonał to, co było wolą Bożą. Was bedeutet das jetzt für uns? Co to wszystko teraz dla nas oznacza? Haben wir eine Aufgabe in der Christenheit auf die Irrtümer hinzuweisen? Czy naszym zadaniem jest, aby całemu chrześcijaństwu zwracać uwagę na ich błędne nauki? Nein, diese Aufgabe haben wir nicht. Nie, takiego zadania nie otrzymujemy. Der Herr Jesus erklärt das in den Gleichnissen vom Reich der Himmel. Pan Jezus to wyjaśnił, podając to podobieństwo o Królestwie Niebios. Da erklärt er, dass im Reich Gutes und Böses nebeneinander wächst. Tam Pan wyjaśnia dobitnie, że w tym Królestwie Niebios dobro i zło będą razem ze sobą rosły. Und er sagt den Jüngern, lasst beides zusammenwachsen. I powiedział wyraźnie do uczniów, pozwólcie, aby jedno i drugie obok siebie rosło. Im persönlichen Leben und in der Versammlung Gottes können wir nicht so handeln.
W naszym osobistym życiu i w zgromadzeniu nie wolno nam tak pozwolić, postępić. Da müssen wir das Böse konsekwent hinaustun. Bo nas obowiązuje wtedy, aby konsekwentnie zło wykluczać, wyłączać, usuwać. Und doch gibt es eine ganz wichtige Lektion für uns in diesem Handeln von Josia. I bardzo ważna lekcja tutaj z tego postępowania Jozjasza również wypływa dla nas. Josia hat nicht vergessen, dass es in den Augen Gottes nur ein Volk Israel gibt. Jozjasz tego nigdy nie zapomniał, że w oczach Bożych istnieje tylko jeden naród izraelski. Und dieses Volk besteht aus 12 Stämmen. I cały ten naród składa się z 12 pokoleń. Und das wollen auch wir nie vergessen. I my również tego nigdy nie zapominajmy. Es gibt nur ein Volk Gottes heute. Że w dzisiejszych czasach też tylko jest jeden, jedyny lud Boży. Nur eine Versammlung. Tylko jest jedno zgromadzenie. Wir haben es auch am Anfang im Gebet gesagt. My na początku też to wyraziliśmy w modlitwie. Und zu dieser Versammlung gehören alle Gläubigen. I do tego jednego zgromadzenia należą wszyscy wierzący na całej ziemi. Und das wollen wir nicht aus dem Auge verlieren. I nigdy tego nie straćmy sprzed oczu. Aber jetzt endet dieser Abschnitt hier. Ale teraz ten urywek kończy się. Josia war konsequent im ganzen Land Israel. Że Josiasz konsekwentnie działał w całym kraju izraelskim. Aber dann kehrt er nach Jerusalem zurück. Po czym powrócił z powrotem do Jerozolimy. Koniec siódmego wiersza. Er wusste, Jerusalem ist der Ort, den Gott erwählt hat, um da zu wohnen. On wiedział, że Jerozolima jest tym miejscem, które Bóg wybrał, aby tam jego imię zamieszkało. Jerusalem ist der Ort, wo der Gottesdienst stattfindet. Jerozolima jest tym miejscem, gdzie odbywa się ta służba dla Boga. Und für uns nehmen wir diese beiden wichtigen Gedanken mit. I dla nas samych zabierzmy ze sobą dzisiaj te dwie ważne myśli. Es gibt nur eine Versammlung. Że jest tylko jedno zgromadzenie. Nur einen Leib. Jest tylko jedno ciało. Alle Gläubigen bilden diesen Leib. Wszyscy wierzący na całej ziemi tworzą właśnie to jedno ciało. Aber es gibt auch nur einen Ort, wo wir Gott wohlgefällig dienen können. Ale też jest tylko jedno miejsce, w którym możemy Bogu służyć tak, jak On znajduje w tym upodobanie. Und das ist da, wo zwei oder drei versammelt sind im Namen des Herrn Jesus. A to jest wyłącznie tylko wtedy, gdy dwóch lub trzech jest zgromadzonych do Jego imienia. Und da sage ich bewusst keine Adresse. I teraz świadomie nie wymieniam tutaj żadnego adresu na kuli ziemskiej. Vielleicht gibt es irgendwo Gläubige, die sich so versammeln und wir wissen es gar nicht. Może właśnie są gdzieś tak zgromadzający się wierzący ludzie, a my w ogóle o tym nawet nie wiemy. Aber der Herr Jesus weiß es. Ale Pan Jezus wie o tym. Und er sieht es. Und I on to widzi. Und er wird da in der Mitte sein, wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen. I tylko tam, gdzie będzie dwóch lub trzech zgromadzonych w Jego imieniu, to On tam stanie pośród nich. Aber wir verstehen gut, da wo Menschen eine Organisation machen. Ale my z pewnością też dobrze to rozumiemy, że tam, gdzie ludzie postarali się zorganizować to w formie organizacji ludzkiej, da wo da wird nicht mehr allein im Namen des Herrn Jesus zusammengekommen. To w takim miejscu nie zgromadzają się tylko i wyłącznie jedynie do imienia Pana Jezusa. In seinem Namen bedeutet in Übereinstimmung mit seiner Person. Być zgromadzonych w Jego imieniu to oznacza w jednomyślności z Jego osobą. Es bedeutet zu wissen, wer er ist. To oznacza, że musimy być tego świadomi i wiedzieć o tym, kim On jest. Die Wahrheit von seiner Person. Musimy znać prawdy dotyczące Jego osoby. Und die Wahrheit von ihm verbunden mit seiner Versammlung. I prawdy o Nim połączyć z Jego zgromadzeniem. Und dann in Übereinstimmung damit zusammenzukommen. I w jednomyślności z tymi właśnie myślami razem się zgromadzać. Das sind die beiden Gedanken, die wir hier bei Josia für uns heute lernen. To są właśnie takie myśli, które dla nas samych możemy nauczyć się z tego przykładu Josiasza. Und wir wollen nicht vergessen, es gibt eine Versammlung.
I nigdy o tym nie zapominajmy, że jest na ziemi tylko jedno zgromadzenie. A wir wollen wie Jerusalem, wie Josia im übertragenen Sinn zurückkehren nach Jerusalem. Ale tak jak Jozjasz, tu czytaliśmy, wrócił z powrotem do Jerozolimy, tak i my w przenośni wracajmy z powrotem do Jerozolimy, do tego jednego miejsca. Und den einen Ort kennen und aufsuchen, wo man versammelt ist in seinem Namen. Aby znać to jedno miejsce i tam w tym jednym miejscu zgromadzać się do Jego imienia. Und was Josia dann in Jerusalem tut, das wollen wir uns gleich noch etwas anschauen. A to, czego dokonał Jozjasz w Jerozolimie, to o tym chcielibyśmy rozważać po przerwie. Chcielibyśmy przeczytać następnych kilka wierszy dotyczących króla Jozjasza. Wir lesen aus 2. Chroniker 34, Vers 8. I przeczytamy z drugiej księgi Kronik, 34 rozdział, 8 wiersz. Druga księga Kronik, 34 rozdział, 8 wiersz. W 18 roku swego panowania, oczyściwszy kraj i świątynię, wysłał Szafana, syna Asaliasza, Masejasza, dowódcę miasta, i Joacha, syna Joachaza, kanclerza, ażeby zajęli się naprawą świątyni Pana swego Boga. Und Vers 14 und ja, Vers 14 und Vers 18. I 14 wiersz. Gdy wydobywano pieniądze przyniesione do świątyni pańskiej, kapłan Hilkiasz natknął się na księgę zakonu pańskiego, podanego za pośrednictwem Mojżesza. 18 wiersz. Potem pisarz Szafan powiedział królowi: kapłan Hilkiasz dał mi księgę. I Szafan zaczął z niej czytać królowi. Und Vers 21. I wiersz 21. Idźcie, zasięgnijcie rady Pana o mnie i o pozostałych w Izraelu i w Judzie, co do słów znalezionej księgi, gdyż wielki jest gniew Pana, jaki rozgorzał na nas za to, że nasi ojcowie nie przestrzegali nakazu Pańskiego i nie postępowali zgodnie ze wszystkim, co jest napisane w tej księdze. Und dann vers 26 bis 28. I od 26 do 28. Królowi judzkiemu, który posyła was po wyrocznię Pana, tak powiedzcie: tak mówi Pan, Bóg Izraela, co się tyczy słów, które słyszałeś. Ponieważ zmiękło twoje serce i ukorzyłeś się przed Bogiem, gdy usłyszałeś Jego słowo przeciwko temu miejscu i przeciwko jego mieszkańcom, i ukorzyłeś się i rozdarłeś swoje szaty i zapłakałeś przede mną, przeto usłyszałem i ja, mówi Pan. Oto ja przyłączę cię do twoich ojców i w pokoju będziesz złożony w twoim grobie. Twoje oczy nie ujrzą całego tego nieszczęścia, jakie ja sprowadzę na to miejsce i na jego mieszkańców. A gdy oni przynieśli królowi tę odpowiedź. Vers 32. 32 wiersz. I kazał przystąpić do przymierza wszystkim, którzy znajdowali się w Jeruzalemie i w Beniaminie, a mieszkańcy Jeruzalemu postąpili zgodnie z przymierzem Boga, Boga ojców ich. Aus Kapitel 35, die Verse 1 und 2. 35 rozdział, pierwszy i drugi wiersz. Jozjasz obchodził w Jerozolimie paschę dla Pana. Baranka paschalnego zabili 14 dnia pierwszego miesiąca. Wyznaczył wtedy kapłanów do ich czynności, zachęcając ich do służby w świątyni pańskiej. Und dann Vers 18 und Vers 19. Następnie 18 i 19 wiersz. Takiej jak ta pascha nie obchodzono w Izraelu od czasów proroka Samuela,
ani też żaden król izraelski nie urządził takiej paschy jak ta, którą obchodził Jozjasz wraz z kapłanami, lewitami, z całą Judą i Izraelem, które się zebrały, i z mieszkańcami Jerozolimu. Obchodzono zaś tę paschę w 18 roku panowania Jozjasza. Bevor wir über diese Verse nachdenken, wollen wir gerne noch einen Zeitgenossen von Josia zu Wort kommen lassen. Zanim będziemy rozważali te przeczytane wiersze, oddajmy głos współczesnemu, który żył też za czasów Jozjasza. Es gibt zwei Propheten, die waren Zeitgenossen von Josia. Było mianowicie dwóch takich proroków, którzy byli żyli w tym samym czasie co Jozjasz. Einer ist ein sogenannter großer Prophet. Jeden z nich to jest tak zwany wielki prorok. Es ist der Prophet Jeremia. Jest to prorok Jeremiasz. Und einer ist ein sogenannter kleiner Prophet. A drugi to jest tak zwany mały prorok. Es ist der Prophet Zephania. I jest to prorok Sofoniasz. Wir schlagen mal auf den Propheten Zephania. I otwórzmy teraz proroctwo tego Sofoniasza. Und wir lesen Kapitel 1, Vers 1. I przeczytamy z księgi proroka Sofoniasza, z pierwszego rozdziału, pierwszy wiersz. Słowo Pana, które doszło Sofoniasza, syna Kusiego, syna Gedaliasza, syna Amariasza, syna Ezechiasza, w czasach Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego. Zephania hat also genau in der Zeit von Josia geweissagt. A więc Sofoniasz prorokował dokładnie za czasów panowania Jozjasza. Er hat eine Gerichtsbotschaft über Juda und Jerusalem. On miał do przekazania poselstwo sądu dotyczące właśnie Judy i Jerozolimy. Und er kündigt auch an, dass Ninive, die Hauptstadt Assyriens, vernichtet wird. On jednocześnie też i ogłaszał o tym, że Niniwa, stolica Asyrii, też będzie zniszczona. Das steht in Kapitel 2, Vers 13. O tym czytamy w drugim rozdziale tego proroka, w 13 wierszu. Wyciągnie swoją rękę przeciwko północy i zniszczy Asyrię. Niniwę obróci w pustkowie, w kraj suchy, jak pustynię. Die Eroberung von Ninive, die fand noch zu Lebzeiten von Josia statt. I zdobycie Niniwy właśnie odbyło się jeszcze za czasów panowania Jozjasza. Ungefähr 3 Jahre vor seinem Tod wurde Ninive eingenommen. Około 3 lata przed jego śmiercią została zdobyta Niniwa. So können wir also die Botschaft von Zephania recht gut einordnen. I dlatego możemy bardzo dobrze przyporządkować czasowo te proroctwa Sofoniasza. Und ich habe gesagt, dass Zephania auch das Gericht über Juda und Jerusalem ankündigt. Ja też powiedziałem, że ten Sofoniasz ogłaszał sąd, który miał nastać nad Judą i Jerozolimą. Aber wir wollen jetzt noch eine ganz konkrete Aufforderung lesen, die Zephania ausgesprochen hat. Ale też chcielibyśmy przeczytać konkretne wezwanie, które wypowiedział Sofoniasz. Aus Kapitel 2, Vers 3. Też z drugiego rozdziału, z trzeciego wiersza. Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego prawo. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory. Może się ukryjecie w dniu gniewu Pana. Sucht den Herrn, ruft Zephania. Szukajcie Pana, wołał Sofoniasz. Und genau das tat Josia. I dokładnie to właśnie uczynił Jozjasz. Er fing an, den Gott seines Vaters David zu suchen. On właśnie rozpoczął poszukiwanie Boga swojego praojca Dawida. Und dann sagt Zephania, vielleicht werdet ihr am Tag des Zorns des Herrn geborgen. I wtedy dodaje Sofoniasz, może w dniu wielkiego gniewu Pana będziecie mogli się ukryć. Und genau das hat Josia erlebt. I dokładnie to doświadczył w swoim życiu Jozjasz. Die Prophetin Hulda hat ganz deutlich gesagt, das Gericht wird kommen.
Prorokini Hulda bardzo dobitnie to ogłosiła, że ten sąd z całą pewnością nastanie. Aber es kommt nicht in deinen Tagen. Ale on nie nastanie za czasów twojego życia. Solange du lebst, wird es Frieden geben. Jak długo ty będziesz żył, to będzie pokój. Josia ist geborgen. Er hat das Gericht nicht erlebt. I w ten sposób Jozjasz był tutaj właśnie ukryty. On za czasów swojego życia nie doświadczył tego sądu Bożego. So ist das so schön, wie wir diese Bücher der Bibel in ihrem zeitlichen Zusammenhang sehen. Jakże to jest piękne, jeżeli będziemy mogli oglądać poszczególne księgi biblijne przyporządkowane według ich czasu powstania jedna do drugiej. Und wie wir einen erneuten Beweis dafür haben, dass Josia wirklich auf das Wort des Herrn gehört hat. Jakże to jest piękne, że mamy tutaj kolejny dowód na to, że Jozjasz posłuchał słowa Pańskiego. Wir haben eben gesehen, wie er das Land gereinigt hatte und dann nach Jerusalem zurückkehrte. W poprzedniej godzinie mówiliśmy o tym, jak on dokonał oczyszczenia całego kraju izraelskiego z bożków i wrócił z powrotem do Jerozolimy. Jetzt kommt das 18. Jahr seiner Regierung. I nastał w międzyczasie 18. rok jego panowania. Josia ist jetzt 26 Jahre alt. I Jozjasz ma w tym czasie 26 lat. Und wir erkennen auch, dass dieses Werk der Reinigung ein umfangreiches Werk war. I możemy od razu zauważyć, że to dzieło oczyszczania było bardzo obszernym, wielkim dziełem. Sechs Jahre hat es nun schon gedauert. Przecież ono trwało już 6 lat. Und Josia ist immer noch nicht am Ende. A Jozjasz jeszcze dalej nie zakończył go. Aber wir lernen jetzt etwas ganz Wichtiges. Ale teraz możemy nauczyć się coś bardzo ważnego. Josia ist nicht nur aktiv in der Beseitigung des Bösen. Jozjasz nie tylko jest aktywnie działający w usuwaniu złego. Josia sucht auch aktiv das Gute. Ale okazuje się, że Jozjasz również też i aktywnie poszukuje dobra. Er wendet sich nicht nur gegen den Götzendienst. On nie tylko swoją władzą zwraca się przeciwko bałwochwalstwu. Er setzt sich auch ein für den wahren Gottesdienst. Ale on również też wstawia się, aby ustanowić te prawdziwe kapłaństwo pańskie. Und so sorgt er dafür, dass das Haus Gottes ausgebessert wird. I dlatego on rozkazał, aby świątynia była poprawiana z jej zniszczeń. Viele hatten dafür Geld gegeben. Wielu ludzi dawało na to swoje pieniądze. Und Josia beauftragt nun die Arbeiter dieses Werk der Ausbesserung des Hauses des Herrn zu tun. I Jozjasz wydał polecenie wszystkim pracownikom, aby podjęli się tego wielkiego dzieła poprawiania domu Pańskiego. Das sind Zimmerleute und Bauleute. I to byli murarze i cieśle. Und das sind Lastträger und das sind auch Aufseher. I to byli również i tragarze, jak również i nadzorcy. Und sie tun ihre Arbeit in Treue. I wszyscy oni, czytamy tutaj, wykonywali wiernie swoją pracę. Die Arbeit der Ausbesserung, die führen sie sorgsam aus. I tą pracę poprawiania świątyni oni dokładnie wykonywali. Und das Geld, das dafür gegeben wurde, das verwalteten sie in Treue. I wiernie zarządzali tymi pieniędzmi, które były zebrane i dane im do dyspozycji. Verwalteten es so treu, dass noch nicht einmal eine Abrechnung dafür geschrieben werden musste. Tak wiernie zarządzali tymi pieniędzmi, że nie żądano nawet od nich pisemnego rozliczenia. Wir lesen das in 2. Könige 22. Możemy o tym przeczytać w drugiej księdze królewskiej, 22 rozdział. Da sagt Josia in Vers 7. Druga Księga Królewska, 22 rozdział, w 7 wierszu czytamy słowa Jozjasza. Lecz nie trzeba rozliczać się z nimi z pieniędzy im wręczonych, gdyż pracują uczciwie. Doch das soll das Geld, das in ihre Hand gegeben wird, nicht mit ihnen abgerechnet werden, denn sie handeln treu. Das heißt für uns nicht, dass wir nicht die Mittel, die wir heute
für den Herrn verwalten, dass wir sie nicht sauber abrechnen sollten. Proszę nie traktować tego wiersza jako zachętę do tego, aby nie rozliczać się z wiernego rozporządzania pieniążków, które Pan daje nam do naszej ręki. Das ist durchaus nötig. Jest to z całą pewnością rzeczą konieczną. Aber es zeigt uns, in welcher Treue damals gehandelt wurde. Ale ten wiersz nam pokazuje, jak z wielką wiernością działano z tymi pieniędzmi pańskimi. Niemand wollte sich irgendwie bereichern. Nikt z nich nie chciał siebie samego wzbogacić tymi pieniędzmi. Es ging ihnen um die Arbeit der Ausbesserung des Hauses des Herrn. Tylko wszystkim chodziło o szczere poprawienie wszystkich zepsutych rzeczy w domu pańskim. Was lernen wir für uns heute? I czego możemy się dzisiaj nauczyć z tego? Heute gibt es auch ein Haus Gottes. W dzisiejszych czasach też jest dom Boży. Es besteht aus lebendigen Steinen. On składa się z żywych kamieni. Alle Gläubigen bilden dieses Haus. Wszyscy wierzący na całej ziemi tworzą właśnie ten dom Boży. Und in diesem Haus dient man Gott. I wewnątrz tego domu służy się Bogu. Und wir müssen jetzt wieder zwei Dinge unterscheiden. I teraz znowu musimy rozróżniać dwie rzeczy. Auf der einen Seite verstehen wir, dass das Haus Gottes aus allen lebendigen Steinen, aus allen Gläubigen besteht. Z jednej strony mamy zawsze to podtrzymywać i dobrze to rozumieć, że dom Boży składa się ze wszystkich żywych kamieni, wszystkich wierzących na całej ziemi. Und auf der anderen Seite fragen wir uns, wo wird denn heute noch etwas sichtbar von dieser Wahrheit, von dem Haus Gottes? A z drugiej strony musimy samych siebie zawsze zapytać, w którym miejscu jeszcze to jest widoczne, że są zachowane cechy tego prawdziwego domu Bożego. Und das ist da, wo Gläubige anhand der Bibel zusammenkommen im Namen des Herrn. A to zawsze jest w takim miejscu, w którym wierzący na podstawie Słowa Bożego zgromadzają się jedynie do imienia Pańskiego. Da, wo man Gott als den alleinigen Hausherrn anerkennt. Takie miejsce, w którym Boga uznaje się jako tego jedynego gospodarza tego domu. Da, wo man ihm alle Rechte gibt. Takie miejsce, w którym Jemu oddaje się wszelkie prawa. Und wie kann man heute an diesem Haus bauen? I w jaki sposób teraz można w dzisiejszych czasach ten dom budować? Da müssen wir zwei Dinge unterscheiden. I w tym względzie musimy dwie rzeczy rozróżniać. Einmal lesen wir in Matthäus 16, dass der Herr Jesus dieses Haus baut. Z jednej strony czytamy w Mateusza w 16 rozdziale, że to Pan Jezus ten dom buduje. Er baut seine Versammlung. On buduje swoje własne zgromadzenie. Er fügt die lebendigen Steine hinzu. To On dołącza te żywe kamienie do Niego. Und er baut vollkommen. A On zawsze doskonale buduje. Das, was er tut, können wir nicht tun. I tego, to, co On czyni i buduje, to my nie jesteśmy w stanie uczynić. Wir können Menschen nicht zu lebendigen Steinen machen. Bo my nie możemy żadnego człowieka uczynić żywym kamieniem i budować do tego domu. Das kann nur Gott. To może dokonać tylko Bóg. Aber wir sollen auch bauen an diesem Haus. Ale również i my mamy wezwanie, aby przy tym domu budować. Und davon schreibt Paulus in 1. Korinther 3. I o tym pisze apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 3. rozdziale. Wir lesen 1. Korinther 3, Vers 10. Pierwszy list do Koryntian, 3. rozdział, przeczytajmy 10. wiersz. Oder lies bitte Vers 10 bis Vers 13. Może lepiej przeczytajmy od 10 do 13 wiersza. Pierwszy list do Koryntian 3, 10. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Paulus sagt, er war ein Baumeister.
Paweł mówi tutaj, że on jest tym budowniczym, tym, który jest mistrzem budowlanym. Er hat das Fundament gelegt. On założył fundament tego domu. Und dieses Fundament ist Christus. A tym fundamentem jest Chrystus. Wie hat er dieses Fundament gelegt? W jaki sposób on ten fundament teraz założył, czy ustanowił? Indem er die Wahrheiten über Christus verkündigt hat. Właśnie przez to, że on zaczął głosić wszystkie prawdy dotyczące Chrystusa. So war Paulus ein guter Baumeister. I w ten sposób Paweł stał się tym dobrym budowniczym. Er hat aus den Schriften bewiesen, dass Jesus der Christus ist. On wielokrotnie to udowadniał z wszystkich pism Starego Testamentu, że Jezus jest Chrystusem. Er hat die Wahrheit von Christus und seiner Versammlung verkündigt. To on głosił o tych prawdach dotyczących Chrystusa i jego zgromadzenia. Und jetzt sagt er, jeder soll jetzt bauen auf diesem Fundament. I teraz on mówi do wszystkich, każdy niech buduje teraz na tym fundamencie. Er soll Material herzubringen und bauen. Bo każdy powinien przydawać materiał i budować. Aber dieses Bauen, das wird einmal beurteilt werden. Ale to, co on zbuduje, to będzie kiedyś osądzone. So ist das ja auch heute, wenn ein Haus gebaut wird. I tak też jest, dzieje się dzisiaj w naszym życiu, gdy ktoś wybuduje jakiś dom. Dann muss es hinterher abgenommen werden, wird es geprüft. To przecież każdy budynek musi przejść odbiór końcowy budowlany. Hat man den Plan eingehalten? I sprawdza się, czy zachowano wszystko według planu. Hat man die Brandschutzvorschriften eingehalten? Czy zachowano wszystkie przepisy przeciwpożarowe? Hat man gut gebaut? I czy dobrze ten budynek postawiono? Und wer ist der, der dieses Bauen am Haus Gottes einmal prüft? I kto jest tym, który to budowanie przy Domu Bożym kiedyś sprawdzi? Es ist Gott selbst. To jest osobiście sam Bóg. Am Tag des Herrn. W tym dniu pańskim. Da wird alles im Feuer erprobt. W tym dniu będzie wszystko przez ogień wypróbowane. Das Feuer ist die prüfende Heiligkeit Gottes. A tym ogniem to jest ta sprawdzająca świętość Boża. In Offenbarung 1 sehen wir den Herrn Jesus, dass er Augen hat wie eine Feuerflamme. W objawieniu w pierwszym rozdziale widzimy Pana Jezusa jako tego, który ma oczy wypełnione, czy z których wychodzi płomień. Er prüft mein und dein Bauen. I on właśnie sprawdzi twoje i moje budowanie przy Domu Bożym. Er möchte, dass du baust. I on zawsze chce, abyś ty budował. Aber es soll so sein, wie es seiner Heiligkeit, seinen Gedanken entspricht. Ale tak budował, aby to było zgodne z jego myślami, które pokazują jego świętość. Und jetzt nennt Gottes Wort uns hier sechs verschiedene Materialien. I teraz Słowo Boże nam wymienia sześć różnych materiałów budowlanych. Und drei Materialien, die halten das Feuer aus. Trzy rodzaje materiałów ostaną się w próbie ognia. Gold und Silber und wertvolle Steine. Złoto, srebro i kosztowne kamienie. Aber es gibt auch Materialien, die halten das Feuer nicht aus. Ale i też są takie materiały, które nie ostoją się w ogniu. Holz und Heu und Stroh. Drewno, siano i słoma. Das Feuer verzehrt diese Materialien. Jak wiemy, ogień strawi te materiały. Das hat kein Bestand in der Prüfung durch die Heiligkeit Gottes. I one nie ostoją się w momencie sprawdzania przez tą świętość Bożą. Wir haben eben gesehen, wie Paulus gebaut hat. I widzieliśmy to przed chwilą, że budował Paweł. Er hat die Wahrheiten von Christus und der Versammlung verkündigt. On głosił te wszystkie prawdy dotyczące Chrystusa i zgromadzenia Chrystusowego. Und so bauen wir heute auch. I tak my dalej budujemy. Indem wir die Wahrheiten des Wortes Gottes weitergeben. Przez to, że podajemy te wszystkie prawdy Słowa Bożego dalej. Wir bauen mit Gold. A więc budujemy wtedy za pomocą złota. Gold steht für die göttliche Herrlichkeit. Złoto, które reprezentuje boską wspaniałość, chwałę. Kennst du die Herrlichkeit Gottes, wie er sich uns mitgeteilt hat in dem Herrn Jesus? Czy znasz, in der Bibel? Czy znasz tą chwałę Bożą, która jest nam tu przedstawiona w Biblii? Davon darfst du etwas weitergeben.
I gdy to znasz, to możesz to dalej podawać. Silber spricht von der Erlösung. Złoto obrazowo wskazuje na odkupienie. In der Bibel finden wir die Wahrheit. Przepraszam, srebro wskazuje na odkupienie. In der Bibel finden wir die Wahrheit über die Erlösung in dem Herrn Jesus. W Biblii znajdujemy te prawdy dotyczące tego odkupienia w Panu Jezusie. Davon dürfen wir etwas weitergeben. I możemy właśnie to dalej podawać. Und vielleicht erinnern uns die wertvollen Steine an Herrlichkeiten des Herrn Jesus. A te kosztowne kamienie wskazują na tą wspaniałość Pana Jezusa. Und die dürfen wir auch weitergeben. I o niej też możemy dalej opowiadać. So kann jeder von uns bauen. I w ten sposób każdy z nas może budować. Die Mutter, indem sie den Kindern von diesen Wahrheiten erzählt. Matka, która swoim dzieciom będzie o tych prawdach opowiadać. In der Sonntagsschule. I również prowadzący szkółkę niedzielną. In der Verkündigung des Evangeliums. I w czasie głoszenia Ewangelii. In der Jugendstunde. I w czasie godziny młodzieżowej. In der örtlichen Versammlung. I w czasie głoszenia słowa w miejscowym zgromadzeniu. In mündlichem oder in schriftlichem Dienst. I to zarówno w tej ustnej, jak też i pisemnej służbie. So gibt es so viele Möglichkeiten, diese guten Wahrheiten weiterzugeben. Jakże wiele jest tych dobrych możliwości, aby te dobre prawdy dalej podawać. Und so bauen wir am Haus Gottes. I w ten sposób będziemy budowali w tym Domu Bożym, przy tym Domu Bożym. Aber wenn wir menschliche Ideen weitergeben, ale jeżeli będziemy podawali dalej ludzkie idee, irgendetwas, was wir uns selber ausgedacht haben, coś, co sami sobie wymyśliliśmy, dann ist es bauen mit Holz, Heu und Stroh. Wtedy to będzie budowanie za pomocą drewna, siana i słomy. I wtedy to nie ustoi się, gdy się znajdzie pod tymi doświadczającymi oczami Bożymi. So können wir wie Josia damals heute bauen am Haus Gottes. I tak i my, tak jak kiedyś Jozjasz, my możemy być tymi budowniczami Domu Bożego. Und was passierte bei Josia, als sie bauten? I co stało się, gdy wszyscy ci mistrzowie budowlani budowali przy świątyni? Man hatte das Geld ja in einer Kiste gesammelt. W tym celu zbierano pieniądze do skrzyni. Und als man es herausholte, fand man das Buch des Gesetzes des Herrn. I gdy te pieniądze wyciągnano ze świątyni, to znaleziono tam również też i zwój zakonu pańskiego. Wir lesen mal einen Vers aus 5. Mose 31. Przeczytamy teraz jeden wiersz z 5. Księgi Mojżeszowej z 31. rozdziału. Vers 24 bis Vers 26. Od 24 do 26 wiersza. 5 Mojżeszowa 31-24. A gdy Mojżesz spisał do końca słowa tego zakonu w księdze, to dał Mojżesz Lewitom, którzy nosili skrzynię przymierza Bożego, taki rozkaz: weźcie księgę tego zakonu i połóżcie ją z boku skrzyni przymierza Pana, Boga waszego, i niech będzie tam świadkiem przeciwko tobie. Hier finden wir, was das für ein Buch war. I tu właśnie mamy opisane, coż to była za księga. Es war die Abschrift der fünf Bücher Mose. Był to po prostu odpis tego pięcioksięgu Mojżeszowego. Diese Worte sollten bis zum Schluss in ein Buch geschrieben werden. Wszystkie te słowa, co do jednego, miały być zapisane w księdze. Und dieses Buch sollte neben die Lade des Bundes des Herrn gelegt werden. I ta księga miała być położona właśnie wewnątrz, z boku tej skrzyni świadectwa Bożego. Es sollte dort zum Zeugen sein. I ona tam, ta księga miała być tam świadectwem. Aber jetzt war es über Jahrzehnte verborgen geblieben. Ale ta księga tam pozostała przez długie dziesięciolecia lat ukryta i nieczytana. Aber bei dieser Ausbesserung des Hauses des Herrn wird es jetzt gefunden. I teraz w trakcie tego naprawiania Domu Bożego znaleziono ją. Und dann hat man es nicht genommen und schön in eine Vitrine gelegt. A tą księgę nie wyjęto ostrożnie i położono ją do specjalnej witryny,
Das ist ja so ein wertvolles Buch, das müssen wir ganz sorgfältig zur Seite legen. I nie powiedziano, ach, to jest tak wartościowa księga, że musi być tutaj z boku przechowywana. Nein, man hat dieses Buch gelesen. Nie, okazuje się, że postanowiono czytać z tej księgi. Und Schaffan hat vor dem König vorgelesen. I Szafan zaczął ją czytać przed królem. Und der König Josia, der hat gut zugehört. A król Jozjasz bardzo dobrze się przysłuchiwał. Er hat seine Kleider zerrissen. I to doprowadziło do tego, że rozdarł swoje odzienie. Er war erschrocken über das, was er gelesen hat. Bo przeraził się z powodu tych słów, które zostały mu przeczytane. Das Wort Gottes hat einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht. Słowo Boże wywarło na nim głębokie wrażenie. Und er hat sogar geweint. Tak wielkie, że on głęboko zapłakał. Er hat sich dieser Tränen nicht geschämt. Nie wstydził się tych łez. Er hat gezeigt, dass das Wort Gottes für ihn etwas Wichtiges ist. On tym samym pokazał, że Słowo Boże dla niego jest rzeczą ważną. Später, Jahre später würde ein Sohn dieses Josia auch die Worte Gottes hören. I w późniejszych latach syn tego Jozjasza będzie musiał wysłuchać słów tej księgi. Baruch würde ihm vorlesen die Worte von Jeremia. Baruch będzie mu czytał słowa Jeremiasza, księgi Jeremiasza. Und was machte dieser Sohn von Josia? I co ten syn tego Jozjasza uczyni? Er hat das Buch zerschnitten und ins Feuer geworfen. On odbierał od tego czytającego tą księgę kawałek po kawałku, ją odcinał i wrzucał kawałek po kawałku do kominka palącego się w tej sali. Was für ein Unterschied zwischen dem Vater und dem Sohn. Jakaż wielka różnica pomiędzy ojcem a synem. Wie nehmen wir das Wort Gottes auf? W jaki sposób my przyjmujemy Słowo Boże? Wir lernen hier bei Josia noch etwas sehr Schönes. Co do Jozjasza, to uczymy się od niego coś bardzo pięknego. Josia hatte den Herrn gesucht. Jozjasz szukał Pana. Er hatte gemerkt, der Götzendienst passt nicht zu dem Herrn. On to zauważył, że bałwochwalstwo nie pasuje do Pana. Er hatte begonnen, das Land zu reinigen. I on rozpoczął oczyszczanie całego kraju. Er hatte auch gemerkt, der Herr möchte, dass ihm Gottesdienst gebracht wird. On też i to zauważył, że Pan sobie życzy tego, aby była też i wykonywana służba w świątyni dla Boga. Und so fand er dann das Buch des Gesetzes. I to właśnie doprowadziło do znalezienia tej księgi zakonu. Und er lernte noch viel mehr über diesen Herrn. A z tej księgi o wiele więcej jeszcze się nauczył o tym Panu. Und dann hat er auch weitergemacht mit der Reinigung des Landes. I okazuje się, że dalej kontynuował oczyszczanie tego kraju. Das lesen wir zum Beispiel im letzten Vers unseres Kapitels, 34, Vers 33. To na przykład czytamy w ostatnim wierszu tego 34 naszego rozdziału, 33. So wird es auch bei uns sein. Tak będzie się również działo z nami. Gott zeigt uns etwas. Bóg nam w pewnym momencie coś pokaże. Und dann möchte er, dass wir es tun. I Bóg nam to pokaże, że On chciałby, abyśmy to uczynili. Und deswegen haben wir eben gesungen, gib uns Kraft zum Handeln. I to dlatego też i w tej pieśni były ułożone te słowa i mogliśmy je zaśpiewać. Daj nam siły do działania. Und wenn wir das tun, was er uns zeigt, dann wird er uns mehr zeigen. A gdy będziemy czynili to, co On nam pokazuje, to wtedy On dalej będzie nam pokazywał, a my dalej będziemy czynili. Und so wird es Wachstum geben im Glaubensleben. I to okazuje się wtedy powstanie wzrost duchowy w naszym życiu. Und das ist etwas Herrliches. I to jest coś wspaniałego. Du musst keine Angst davor haben. Nie musisz się obawiać tego. Vielleicht denkst du, ja, wenn ich das tue, dann muss ich mich in meinem Leben ja schon einschränken. Bo ty może pomyślisz sobie, ach, gdy tak zacznę to na początku czynić, to doprowadzi do niejednego ograniczenia w moim życiu. Und wenn der Herr mir dann noch was zeigt, dann wird's ja noch komplizierter. A gdy potem Pan mi jeszcze coś innego doda do wykonania, to stanie się to jeszcze bardziej skomplikowane. Nein, es wird nicht komplizierter. Nie.
nie będzie to dla ciebie bardziej skomplikowane. Der Herr Jesus sagt, wenn ihr meinen Willen tut, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Bo Pan Jezus powiedział, jeżeli będziecie mnie miłowali, to będziecie też i też wszystko wykonywali, co ja wam mówię, i to, co wykonacie, da wam wolność, uwolnienie. Nein, auf diesem Weg des geistlichen Wachstums, da werden wir glücklich sein. Nie, na tej drodze duchowego wzrostu będziemy coraz to bardziej szczęśliwymi. Und ich möchte dich einfach einladen, hab Mut dazu. I ja chciałbym ciebie po prostu zaprosić do tego, nabierz odwagi, żeby rozpocząć. Habe Mut, das was der Herr Jesus dir zeigt in der Bibel, wirklich zu tun. Miej tą odwagę, aby to wykonać, co Pan Jezus ci pokazuje w swojej księdze, i to uczyń. Habe Mut, konsequent zu sein im Leben. Miej odwagę, aby być w swoim życiu konsekwentnym. Du wirst erleben, dass es ein glückliches Leben mit dem Herrn Jesus ist. I ty tego doświadczysz, że twoje życie stanie się życiem szczęśliwym z Panem. Also Josia liest in dem Wort des Herrn. A więc czytamy o tym, że Josiasz czytał to słowo Pana. Und jetzt möchte er gerne wissen, welche persönliche Botschaft der Herr für ihn hat. I teraz on zapragnął odebrać od Pana osobiste poselstwo dla niego samego. Er schickt seine Diener los. I posłał swoich sług. Und sie gehen nicht zu Zephania. I oni nie poszli do Sofoniasza. Sie gehen auch nicht zu Jeremia. Oni nie poszli do Jeremiasza. Wir werden gleich noch sehen, warum sie nicht zu Jeremia gehen. Zaraz się o tym dowiemy, dlaczego oni nie mogli pójść do Jeremiasza. Aber sie kommen zu der Prophetin Hulda. Ale oni udali się do prorokini Huldy. Diese Prophetin, die hatte eine Aufgabe, einen Auftrag von dem Herrn. Ta prorokini odebrała od Pana szczególnego rodzaju zadanie. Aber sie verließ nicht die Stellung, die sie als Frau hatte. Ale też i nigdy nie opuściła tego jej przynależnego stanowiska, jakie zajmowała w Izraelu jako niewiasta. Jeremia und Zephania, die gingen nach Jerusalem hinein und predigten dort. Sofoniasz i Jeremiasz, oni przychodzili do Jerozolimy i oni ogłaszali słowo Pańskie. Das tat Hulda nicht. Ale Hulda tak nie czyniła. Die Männer kamen zu ihr ins Haus. Ci mężowie posłani przez króla przyszli do niej, do domu. Und die Bibel sagt uns sogar, wo ihr Haus war, im zweiten Stadtteil. A Biblia nawet nam podaje, gdzie znajdował się jej dom, a mianowicie w drugiej części miasta. Und dann hat sie eine zweigeteilte Botschaft. Eine Botschaft in zwei Teilen. I ona wtedy przekazuje im poselstwo, które jest podzielone na dwie części. Der erste Teil ihrer Botschaft ist, das Gericht muss kommen. Pierwszą częścią tego poselstwa, które przekazuje, to jest potwierdzenie tego, że ten sąd zapowiedziany przez Pana na pewno się dokona. Es würde kommen wegen all der Sünden von Juda und Jerusalem. A wszystko to stanie się z powodu tych wszystkich grzechów Judy i Jerozolimy. Und es würde vor allem kommen wegen der schlimmen Sünden von Manasse. A przede wszystkim przyjdzie on z powodu tych złych grzechów Manassesa. Aber sie hat auch einen zweiten Teil einer Botschaft. Ale ona również miała do przekazania drugą część tego poselstwa. Und es ist ein persönliches Wort des Herrn an Josia. A było to osobiste słowo skierowane do Josiasza. Der Herr hat gesehen, dass du dich gedemütigt hast. I powiedziała im: Pan widział, że ty się upokorzyłeś. Der Herr hat dein Weinen gesehen und deine Stimme gehört. Pan widział twój płacz i słyszał twój głos. Und in deiner Zeit wird das Gericht aufgehalten. Du wirst Frieden haben. I za twoich czasów panowania i życia twojego ten sąd będzie oczekiwał, będzie zatrzymany, będziesz mógł żyć w pokoju. Eine ähnliche Botschaft hatte Hiskia schon mal gehört. Podobne poselstwo również kiedyś usłyszał Hiskiasz. Und dann hatte Hiskia gesagt, ach, dann ist ja gut. I wtedy Hiskiasz powiedział, ach, to bardzo dobrze. Oh, wenn's in meinen Tagen ruhig bleibt. Jeśli za czasów mojego życia będzie pokój. Und er war nicht mehr so entschieden gewesen.
I okazuje się, że w dalszej części swojego życia nie był już tak zdecydowanym dla Pana. Ale w przypadku Jozjasza reakcja jest całkowicie inna. On właśnie zareagował we właściwy sposób na tą łaskę okazaną przez Pana. Zgromadził cały lud izraelski w Jerozolimie. Und das Wort Gottes, das Wort dieses Buches wird auch vor den Ohren aller gelesen. I słowo Boże, słowa całej tej księgi zostały przeczytane przed uszami wszystkich zgromadzonych. Und dann schließen sie einen Bund. I wtedy oni wszyscy zawarli przymierze. Ein Bund, um dem Herrn zu dienen. Przymierze, którego treścią było: chcemy służyć Panu. Das war in der damaligen Zeit genau das Richtige. I w tamtejszym czasie było to jedyną właściwą rzeczą, jaką mogli dokonać. Jeremia, der Zeitgenosse Josias, der würde auch von einem neuen Bund sprechen, der einmal geschlossen wird. Jeremiasz, który jest właśnie też i współczesnym temu Jozjaszowi, mówi nawet o nowym przymierzu, które będzie zawarte. Und was bedeutet es jetzt für unsere Zeit? I co to teraz wszystko dla naszych czasów oznacza, dla nas? Wir schließen keinen Bund. My nie zawieramy żadnego przymierza. Aber wir können den Bund übertragen auf uns. Ale my to przymierze możemy też i przenieść na nas samych. Dass wir einen Herzensentschluss fassen, dem Herrn zu dienen. Że podejmiemy w naszych sercach postanowienie naszego serca służyć Panu. Barnabas kam zu den Gläubigen und er ermahnte sie mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Czytamy o Barnabie, że on napominał wszystkich wierzących, aby oni z głębokiego postanowienia serca trwali przy Panu. Das ist die richtige Antwort auf die Gnade Gottes. To jest ta właściwa odpowiedź na łaskę Bożą. Das Volk tritt in diesen Bund ein. I cały ten naród zawarto przymierze. Aber jetzt hören wir mal, was Jeremia dazu zu sagen hat. Ale teraz posłuchajmy, co na ten temat ma do powiedzenia prorok Jeremiasz. Wir lesen aus Jeremia 3. Możemy przeczytać z księgi Jeremiasza z trzeciego rozdziału. Jeremia 3, vers 10. Dziesiąty wiersz. Jeremiasza 3, 10. Mimo to wszystko niewierna jej siostra Juda nie powróciła do mnie ze szczerego serca, lecz obłudnie, mówi Pan. Gott sieht in das Herz. Okazuje się, że Bóg spogląda do serca. Und er sieht, ja, sie sind zu mir umgekehrt. I Bóg to widzi, tak, oni do mnie się nawrócili. Aber es ist nicht aufrichtig. Ale nie uczynili tego szczerze. Sie sind nur äußerlich dem König Josia gefolgt. Oni tylko w taki zewnętrzny sposób dołączyli się do tego, co uczynił król Jozjasz. Sie haben einfach das mitgemacht, was Josia, der wirklich gottesfürchtig war, vorgeschlagen hat. Oni po prostu stali się tylko współdziałającymi, takimi uczestnikami tego, co ten bogobojny król Jozjasz postanowił i uczynił. Aber mit ihren Herzen waren sie nicht dabei. Ale ich serca nie były za tą sprawą. Jeremia sieht das und er ist darüber sehr erschrocken. Jeremiasz to wszystko zobaczył i przeraził się. Und er sagt in Kapitel 4 Vers 10 etwas. I w czwartym rozdziale, w dziesiątym wierszu musiał powiedzieć coś szczególnego. I będą mówić: ach, wszechmocny Panie, zaprawdę bardzo zawiodłeś ten lud i Jeruzalem, mówiąc: pokój mieć będziecie, a tymczasem miecz zagraża naszemu życiu. Der Herr hatte ja gesagt, Josia, in deinen Tagen wird Frieden sein. Pan to powiedział: Jozjaszu, za czasów twojego życia będzie pokój. Aber Jeremia, der die Herzen sieht, der Herr erlaubt ihm diesen Blick. Ale Jeremiasz, któremu Pan pozwolił, aby on wejrzał w serca tego narodu, der sagt, gewiss hast du das Volk getäuscht. To od razu to widział, że ten naród zawiódł. Ich sehe diese Bosheit. Ja widzę tą ich złość. Und ich sehe das Gericht. Es muss doch kommen.
I ja widzę również ten sąd, który musi nastać. Nun, es kam nicht in den Tagen Josias. Owszem, on nie nastał za czasów życia Jozjasza. Der Herr hat sein Wort gehalten. Pan dotrzymał swojego słowa. Aber es kam sehr bald nach seiner Zeit. Ale bardzo krótko po jego odejściu z tego świata nastało to. Es dauerte nur ungefähr drei Jahre. Trwało to tylko około 3 lata. Drei Jahre nachdem Josia gestorben war, war die erste Wegführung nach Babel. 3 lata po śmierci Jozjasza nastąpiło pierwsze uprowadzenie Judy do Babilonii. Das war die Wegführung, wo Daniel mit weggeführt wurde. To było to uprowadzenie, w którym również został uprowadzony do Babilonu Daniel. Jeremia, der hat das gesehen. Jeremia wszystko to widział. Er hat es ja auch miterlebt. On to wszystko też i przeżywał. Er war das Werkzeug, um das Gericht anzukündigen. I on był również tym narzędziem, aby ten sąd Boży przekazywać, ogłaszać temu narodowi. Aber die Prophetin Hulda war das Werkzeug, um die Gnade für Josia mitzuteilen. Ale prorokini Hulda była narzędziem, aby łaskę przekazać na czas życia Jozjasza. Als Josia das Buch des Gesetzes gefunden hatte, gdy Jozjasz znalazł tą Księgę Zakonu Pańskiego, da war er beim Lesen auch an 2. Mose 12 gekommen. To czytając go, natknął się na drugą Księgę Mojżeszową, na 12 rozdział. Das Passa. I tam jest opisane właśnie opisane święto Paschy. Und er war auch an 4. Mose 9 gekommen. I dotarł również do 4. Księgi Mojżeszowej, do 9. rozdziału. Wo der Herr sagt, dass sie dieses Passa wirklich jedes Jahr feiern sollen. W tym rozdziale Pan jeszcze raz to powtórzył, że rzeczywiście każdego roku mają obchodzić to święto Paschy. Und so hat Josia das Passa gefeiert. I w ten sposób Jozjasz obchodził również to święto Paschy. Und in Verbindung damit hat er den Dienst im Haus des Herrn wieder eingerichtet. I w powiązaniu z tym świętem, od razu po tym święcie, rozpoczął ustanawianie wykonywania służby w domu pańskim. Er stellte die Priester an ihre Aufgaben und ermutigte sie zum Dienst des Herrn. On ustanowił kapłanów do ich służby i bardzo mocno ich zachęcał, aby ją wykonywali. Wenn der Herr Jesus noch nicht gekommen ist, dürfen wir morgen noch einmal zusammen sein, um seinen Tod zu verkündigen. Gdy Pan Jezus jeszcze jutro nie przyjdzie, aby nas zabrać, to jutro rano będziemy mogli się zgromadzić, aby wykonywać jego służbę. Und das ist eine besondere Gelegenheit, um ihm priesterlich zu dienen. I to jest szczególnego rodzaju okazją, aby wykonywać służbę kapłańską dla niego. Alle Gläubigen heute gehören ja zu diesem Priestertum. Wszyscy dzisiejsi wierzący należą do tego kapłaństwa. Hast du in dieser Woche schon dem Herrn als Priester gedient? Czy w tym tygodniu już dzisiaj służyłeś Panu jako kapłan? Hast du Gott schon Opfer des Lobes gebracht? Czy już Panu przynosiłeś ofiary chwały? Und wenn wir dann, wenn der Jesus noch nicht gekommen ist, morgen zusammen sind? A gdy Pan jeszcze nie przyjdzie jutro rano, gdy się zgromadzimy, dann möchte Gott gerne, dass die Brüder ihren Mund öffnen, um priesterlich zu dienen. To Bóg sobie życzy, aby bracia otwierali swoje usta i służyli mu jako kapłani. Josia ermutigte die Priester zum Dienst. Jozjasz mocno zachęcał kapłanów do wykonywania tej służby. Und das darf dieser Vers auch für uns sein, eine Ermutigung. I te słowa powinny być też i dla nas wielką zachętą, aby tą służbę wykonywać. Beschäftige dich mit dem Herrn Jesus. I dlatego właśnie zajmuj się Panem Jezusem cały tydzień. Bring in deinem Herzen etwas mit an Wertschätzung für ihn. I ty w swoim sercu rozważaj wszystkie przymioty Pana, aby doceniać Jego osobę. Und lass dich ermutigen. I daj się do tego zachęcić. Dich vom Heiligen Geist gebrauchen zu lassen, um etwas auszusprechen. Aby dać się użyć przez Ducha Świętego w dniu jutrzejszym, aby wykonywać tą służbę. Auch die Leviten werden an ihre Arbeit gestellt. Również też i lewici zostali ustanowieni, aby wykonywali swoją pracę. Und auch die Sänger und die Torhüter. Również śpiewacy i oddźwierni. Und dann werden viele, viele Passa-Opfer geschlachtet.
I zostało tutaj te zarżniętych wiele zwierząt na tą ofiarę paschalną. Wir schauen mal gerade in Vers 11. Spójrzmy do treści 11 wiersza. Kapitel 35, Vers 11. 35 rozdział 2 Księgi Kronik, 11 wiersz. Zabijali oni baranki paschalne, kapłani zaś kropili odbieraną z ich rąk krwią, podczas gdy lewici obdzierali je ze skóry. Das Passa wird geschlachtet. Baranek paschalny musi być zabity. Da bekam man einen tiefen Eindruck von dem, was der Tod bedeutet. I gdy się to czyni, to każdy odbiera te głębokie wrażenie, co to oznacza śmierć. Haben wir einen Eindruck von dem, was der Tod für den Herrn Jesus bedeutete? Czy my mamy teraz takie odczucie i jesteśmy pod wrażeniem tego, co ta śmierć oznaczała dla Pana Jezusa? Da klagt im Psalm 22: In den Staub des Todes legst du mich. Pan, który musiał narzekać w treści Psalmu 22: A w prochu śmierci położyłeś mnie. In Psalm 102 klagt Nimm mich nicht weg in der Hälfte meiner Tage. A w Psalmie 102 on musiał narzekać: Nie zabieraj mnie w połowie dni życia mojego. Der Herr Jesus musste in den Tod gehen. Pan Jezus musiał rzeczywiście wejść w śmierć. Was hat das für ihn bedeutet? Co to dla niego oznaczało? Hast du einen Eindruck davon? Czy ty masz odczucie tego? Zweitens haben wir gelesen, die Priester sprengten das Blut. Czytaliśmy właśnie w tym 11 wierszu, że kapłani kropili tą krwią. Hier steht, sie sprengten es aus ihrer Hand. Czytamy tutaj, że oni kropili tą krwią, którą odebrali z ich rąk. Das bedeutet einen tiefen Eindruck von dem Wert des Blutes des Herrn Jesus zu haben. I to oznacza, żebyśmy byli pod wielkim wrażeniem tej wartości krwi Pana Jezusa. Dieses Blut wurde gesprengt und da war es ein sichtbares Zeichen von den Ergebnissen des eingetretenen Todes. Tą krwią odebraną z ich rąk oni kropili i tym samym byli pod wielkim wrażeniem tej śmierci, która musiała nastąpić, aby była ta krew dostępna. Haben wir einen Eindruck von der Kostbarkeit dieses Blutes des Herrn Jesus, seines hingegebenen Lebens? Czy mamy takie odczucie i doceniamy tą kosztowność tej krwi Pana Jezusa? Das dritte, was uns gezeigt wird, die Leviten zogen die Haut ab. I trzecia rzecz, która tutaj jest wspomniana, to, że lewici obdzierali te zwierzęta ze skóry. Da konnte man das Opfertier im Inneren sehen. I wtedy mogli zobaczyć te zwierzęta, jak gdyby powiedzieć, od wewnątrz. Und dann sollten die einzelnen Teile im Wasser gewaschen werden. Bo potem poszczególne części tego mięsa, tych zwierząt ofiarnych, musiały być obmywane we wodzie. Einen tiefen Eindruck von dem Herrn Jesus in den Einzelheiten seiner Person. Musimy być pod głębokim wrażeniem tych szczegółów cierpienia Pana Jezusa i Jego ciała. Sein Wandel, seine Gedanken, seine Gesinnung, seine inneren Empfindungen. Jego usposobienia, Jego myśli, Jego wewnętrznego odczucia wszystkiego tego, co się z Nim działo. Dann wurde alles so dargebracht, wie es im Buch Moses geschrieben steht. I potem jest napisane, że wszystko tak składali zgodnie z przepisami, jakie w Księgach Mojżeszowych się znajdują. Was für eine Freude für die, die das Passa feierten. Jakąż to było wielką radością dla wszystkich tych, którzy obchodzili tą Paschę, to święto. Und was für eine Wertschätzung von Seiten Gottes. I jak bardzo to Bóg też docenił. Wir haben in Vers 18 gelesen, dass es ein Passa war, das seit den Tagen Samuels nicht in dieser Form gefeiert wurde. W tym rozdziale 35, w 18 wierszu czytaliśmy o tym, że to była tego rodzaju Pascha, jakiej nie obchodzono w Izraelu od czasów proroka Samuela. In den Tagen Salomos, da wurden mehr Tiere geschlachtet. W czasach przecież Salomona zostało zarżniętych znacznie więcej zwierząt. Aber was hier geschah,
Das hat eine besondere Wertschätzung von Seiten Gottes. Ale właśnie to, co tutaj w tym momencie się działo za czasów Jozjasza, znalazło szczególnego rodzaju uznanie i docenienie w oczach Pana. Es geht nicht nur um die Anzahl der Tiere. Bo przecież nie chodzi o wielką liczbę tych zwierząt. Es geht um das, was Gott sieht in den Herzen. Nie, tu chodzi o to, co Bóg będzie mógł zauważyć, co dzieje się w sercach tych, którzy je ofiarują. Und da geht er etwa 500 Jahre zurück. I tu jest porównany czas, który sięga 500 lat wstecz. Er sagt 500 Jahre lang nicht ein Passa wie dieses. Ten wiersz pokazuje, że przez 500 lat nie było obchodzonej takiej paschy jak ta. Wir sind an einem Höhepunkt im Leben von Josia angekommen. I doszliśmy teraz do szczytowego punktu w życiu Jozjasza. Wir fragen uns, Josia, was ist passiert? Warum hast du nicht so weitergemacht? I możemy teraz siebie samych zapytać, Jozjaszu, co się stało, że ty dalej w ten sposób nie postępowałeś? 13 Jahre schweigt Gottes Wort jetzt über das, über die Geschichte Josias. Bo 13 lat jest pokryte milczeniem z historii życia Jozjasza. Słowo Boże nic nie pisze. Und dann kommt der König von Ägypten. I dopiero potem czytamy, że przybył król z Egiptu. Er will am Euphrat kämpfen. I chciał walczyć nad Eufratem. Und dafür muss er an Juda und Jerusalem vorbeiziehen. Gdy znamy kartę, to widać wyraźnie, że aby dojść tam, to musiał przechodzić obok właśnie Judy i Jerozolimy. Josia will ihn aufhalten. I Jozjasz chciał go zatrzymać. Aber der Pharao sagt ihm, Josia, lass mich doch einfach. Ale Faraon odpowiedział do Jozjasza, zostaw mnie po prostu w spokoju. Du hast doch mit diesem Kampf überhaupt nichts zu tun. Ty nie masz nic do wtrącania się do tej walki, którą ja prowadzę. Warum mischst du dich ein? Dlaczego się wtrącasz, mieszasz się w to? Und das, was der Pharao Necho sagt, das waren die Gedanken Gottes. I to, co powiedział ten faraon Necho, to były rzeczywiście myśli Boże. Josia sollte sich in diesen Kampf nicht einmischen. Jozjasz nie miał się wtrącać do tych spraw. Aber Josia hört nicht drauf. Ale Jozjasz niestety nie posłuchał faraona. Wir fragen uns, Josia, was ist passiert? I możemy zapytać go, Jozjaszu, co się stało? Du hast doch so auf das Wort Gottes gehört. Przecież ty tak bardzo mocno wysłuchiwałeś treści Słowa Bożego. Und du hast gemerkt, wie gesegnet das ist. I zauważyłeś to, jak bardzo to jest błogosławione, gdy czyta się Słowo Boże. Warum erkennst du jetzt Gottes Stimme nicht? Dlaczego ty teraz nie rozpoznajesz głosu Bożego? Josia verkleidet sich. I okazuje się, że Jozjasz przebrał się. Die Kleider sind das, was man nach außen an uns sehen kann. A więc odzienie to są rzeczy, które my, na nas mogą być z zewnątrz widziane. Josia war bisher erkennbar geworden als einer, der dem Herrn dienen will. Do tego czasu Jozjasz był rozpoznawany jako ten, który służy Panu. Josia, warum verkleidest du dich? I teraz możemy zapytać się, Jozjaszu, dlaczego ty się przebierasz? Warum machst du nicht weiter, wie du angefangen hast? Dlaczego ty dalej tak nie postępujesz, jak postępowałeś na początku? Josia zieht in diesen Kampf und er wird von einem Pfeil getroffen. Jozjasz niestety wmieszał się w tą walkę i trafiła go przypadkowa strzała. Er wird nach Jerusalem gebracht und er stirbt dort. I wywieziono go z pola walki na wozie do Jerozolimy i zmarł w Jerozolimie. Er wird in den Gräbern seiner Väter begraben, wie der Herr es ihm vorher gesagt hatte. I został pochowany w grobach jego ojców, tak jak mu to przyrzekł Pan. Der Herr hat sein Wort erfüllt. Pan wypełnił swoje słowa. 31 Jahre hat Josia regiert. 31 lat mógł Jozjasz panować. 31 Jahre Frieden. I 31 lat pokoju. 31 Jahre wird das Gericht aufgehalten. I 31 lat sąd był zatrzymany. Aber Josia, warum nur 31 Jahre? Ale Jozjaszu, dlaczego tylko 31 lat? Dein Großvater, jego dziadek, der ist doch 67 Jahre alt geworden.
a jego dziadek dożył do wieku 67 lat. Josia, warum musst du mit 39 Jahren sterben? A ty, Josiaszu, dlaczego musiałeś umrzeć, mając tylko 39 lat? Wir verstehen die Lektion. Rozumiemy tą lekcję. Wir wollen von Josia lernen, weiterzumachen auf einem guten Weg. Chcielibyśmy się nauczyć od Josiasza tego, aby dalej działać na tej dobrej drodze. Als Josia stirbt, da stimmt Jeremia ein Klagelied an. Gdy Josiasz umarł, to Jeremiasz zaintonował pieśń żałobną. Und dann wird ein Sohn von Josia König. I królestwo obejmuje syn Josiasza. Aber nur nach drei Monaten Regierungszeit wird nach Ägypten gebracht. Ale tylko po trzech miesiącach tego rządzenia zostaje uprowadzony do Egiptu. Dann wird sein Bruder König, ein weiterer Sohn Josias. To wtedy obejmuje panowanie jego brat, dalszy syn Josiasza. Und dann kommt die erste Wegführung nach Babel. I wtedy następuje te pierwsze uprowadzenie do Babilonu. Das ist in Kapitel 36, Vers 6. Możemy o tym przeczytać w 36 rozdziale, w 6 wierszu. Dann kommt in Kapitel 36, Vers 10 die zweite Wegführung nach Babel. I w tym samym rozdziale, w 10 wierszu, czytamy o drugim uprowadzeniu do Babilonu. Und in Vers 18 die dritte und letzte. A w wierszu 18 jest wspomniane trzecie, ostatnie uprowadzenie już pozostałej resztki z Judy i Jerozolimy do Babilonu. Beim Tod Josias hat Jeremia ein Klagelied angestimmt. Właśnie w przypadku tej śmierci tego Josiasza Jeremiasz zaintonował tą pieśń żałobną. Wir wollen jetzt noch einen Vers aus dem Propheten Jeremia lesen. Przeczytajmy jeszcze jeden wiersz z księgi proroka Jeremiasza. Aus Kapitel 22. Z 22 rozdziału. Vers 10. 10 wiersz. Księga Jeremiasza, 22 rozdział, 10 wiersz. Nie płaczcie nad tym, który umarł, i nie żałujcie go. Płaczcie rzewnie raczej nad tym, którym odchodzi, bo już nigdy nie wróci i nie zobaczy swojej rodzinnej ziemi. Jetzt sagt Jeremia, weint nicht um den Toten. I teraz Jeremiasz upomina naród, nie opłakujcie tego zmarłego. Der Tote, das ist Josia. Tym zmarłym jest Josiasz. Er sagt, weint um den weggezogenen. Ale płaczcie nad wszystkimi tymi, którzy będą uprowadzeni. Der weggezogene, das ist sein Sohn Joachas oder Shalom. Tym uprowadzonym jest właśnie syn Josiasza. Shalom. Joachas oder Shalom. Joasz albo Shalom. Er wurde nach Ägypten weggebracht. On został uprowadzony do Egiptu. Warum sollten Sie über diesen König klagen? Dlaczego oni mieli opłakiwać tego króla? Weil er gottlos war. Dlatego, że on był bezbożnym królem. Und dann denken wir daran, dass die Geschichte Jeremias mit noch einem ganz anderen Klagelied endet. Ale teraz pomyślmy o tym, że historia życia Jeremiasza kończy się sporządzeniem całkiem innej pieśni żałobnej. Ein langes und intensives Klagelied. Była to długa i bardzo głęboka pieśń żałobna. Wir finden es in der Bibel im Anschluss an den Propheten Jeremia. Znajdujemy ją zapisaną jako załącznik do księgi proroka Jeremiasza. Es ist das Klagelied Jeremias über die Zerstörung Jerusalems. To są właśnie treny jeremiaszowe dotyczące zburzenia Jerozolimy. Wir schauen uns diese Gegensatz noch mal an. I teraz spójrzmy jeszcze raz na te dwa przeciwstawieństwa. Ein Klagelied bei dem Tod Josias. Pieśń żałobna przy śmierci Josiasza. Ein Weinen über seinen Sohn.
płacz z powodu jego syna und ein Klagelied über die Zerstörung Jerusalems. I pieśń żałobna dotycząca zburzenia Jerozolimy. Und auf der anderen Seite dieses Passa, das Josia feierte. A z drugiej strony spójrzmy na tą paschę, którą obchodził Jozjasz. Wo die Sänger im Haus des Herrn an ihrem Platz standen mit den Instrumenten. Gdy śpiewacy stanęli w środku świątyni pańskiej razem ze wszystkimi swoimi instrumentami. Wo ihre Stimme gehört wurde im Lob für Gott. Gdy był słyszany ich głos wychwalający Boga. Das spornt uns an, wie Josia wirklich entschieden für den Herrn zu leben. To wszystko powinno nas do tego zachęcić, abyśmy w tak zdecydowany sposób służyli Panu, jak służył na początku Jozjasz. Das wird Freude für uns und Lob für Gott. To będzie wtedy radością dla nas i chwałą dla Boga. Josia ist uns da ein Ansporn. I Jozjasz jest dla nas zachętą. Vielleicht besonders für Jüngere. A może szczególnie dla was młodych. Aber ein Ansporn für uns alle. Ale z całą pewnością jest on zachętą dla nas wszystkich. Gott hat ihn gesegnet. Bóg go błogosławił. Und er hatte eine Anerkennung für das, was er getan hat. I znalazł uznanie Boże za to wszystko, co on uczynił.